Oddaję głos profesorowi i chcę powiedzieć, że temat był mniej więcej taki jak w zaproszeniu. Jakiej koncepcji zarządzania gospodarką oczekiwalibyśmy po prawdziwej prawicy? Dziękuję bardzo. Ja przeproszę jeszcze raz w imieniu Czarka. W zasadzie spróbuję dać sobie radę, tak? Bo w ramach prac nadzorczych, o których już mówił, jestem też przewodniczącym Rady Nadzorczej Zrzeszenia Przedsiębiorców i Pracodawców, którego prezesem jest Czarek Kaźmierczak. Nie wyrzucę go z roboty, co prawda, bo jesteśmy kumple. Rozumiem jego słabości różne. Bo, proszę Państwa, człowiek z natury jest ułomny. Wie o tym każdy prawicowiec, bo prawica jest religijna. A przecież każdy człowiek skażony jest grzechem pierworodnym, więc jest ułomny. Stąd pytanie o to, jakie podejście prawica powinna mieć do gospodarki, jest w ogóle źle postawione. No bo skąd nagle przypuszczenie, że ludzie, którzy będą zajmowali się gospodarką w naszym imieniu, nasi urzędnicy, nagle będą dobrzy, skoro wszyscy jesteśmy źli. Czy zostanie urzędnikiem, który ma zajmować się gospodarką, miało być samoistnym dowodem na to, że ten ktoś jest dobry, że przeżył jakąś ekspiację? Albo może powinniśmy sięgnąć do doktryny Calvina, czyli do doktryny predestynacji. Skoro został urzędnikiem, to znaczy jest predestynowany, no może nie do zbawienia, jak wpisał Calvin, ale predestynowany do tego, żeby zajmować się gospodarką. To oczywiście nie jest. Dlatego moim zdaniem pytanie, jaki powinien być stosunek prawicy do gospodarki, jest oczywiste, jeżeli chce być prawicą. Bo nie wystarczy być klerykalnym antykomunistą, żeby zostać prawicowcem. Bo jaka by była różnica w kwestiach gospodarczych między prawicą a lewicą? Skoro jedni i drudzy powiadają, że własność państwowa jest lepsza od prywatnej, że państwo powinno robić to, tamto czy owamto, że najlepiej, jak będzie właścicielem, będzie się jak największą ilością rzeczy zajmowało. Państwo to jak sędzia na boisku piłkarskim, on nie gra, poza czasami gra, tak? Karnego nie zauważy, a innym razem zauważy tam, gdzie go nie ma, ale oszukuje. My wiemy, że oszukuje. Państwo powinno być dobrym sędzią. Natomiast jak państwo jest zawodnikiem i jednocześnie sędziuje, no to można sobie wyobrazić, jak będzie sędziowało. I raczej wykluczyć pomyłki. Będzie z natury rzeczy robiło różne rzeczy. Jakie? No, skoro z natury wszyscy jesteśmy źli, bo jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym, no to nie należy się spodziewać, że nagle ci urzędnicy będą robili rzeczy dobre. Dlatego w podziale, w naukowym, nie politycznym, tylko naukowym podziale na prawicę i lewicę, kryteria podziału są filozoficzne, polityczne i ekonomiczne. Generalnie rzecz biorąc, prawica z lewicą różni się na przykład stosunkiem do opatrzności. Tak? Prawica wierzy w Pana Boga, lewica raczej nie. Różni się prawica od lewicy stosunkiem do natury człowieka i ludzkiego poznania. Lewica uważa, że człowiek przy pomocy rozumu jest w stanie świetnie poznać rzeczywistość otaczającą. No, może nie wszyscy ludzie, tylko elity, ale jednak. Prawica natomiast uważa, że ten czynnik irracjonalny w ludzkim poznaniu jest dosyć istotny. No, stąd prawica taka bardziej romantyczna jakby. Różni się lewica z prawicą stosunkiem do tradycji, do przeszłości. To prawica ciągle mówi, że mamy pewne fundamenty, na których trzeba budować, a lewica uważa, że wszystko można zacząć od początku i tak w nieskończoność. Na polu gospodarczym natomiast różnica między prawicą a lewicą sprowadza się do tego,
jak i zasób własności prywatnej, a jak i państwowej jesteśmy w stanie zaakceptować. Jaki mamy stosunek do wolnego rynku, jaki mamy stosunek do interwencji państwa. Im więcej państwa w gospodarce, tym bardziej lewicowa teoria. Bo generalnie geneza lewicy, jak sięgniemy do czasów francuskiego Zgromadzenia Narodowego, wzięła się właśnie stąd, z przekonania, że urzędnicy państwowi powinni decydować o ludzkim życiu, o funkcjonowaniu gospodarki. I ten podział na prawicę i lewicę całkowicie przypadkowy. Bo wzięło się wszystko stąd, że jak się Zgromadzenie Narodowe, czy Stany Generalne, jak się przeniosły z Wersalu do Paryża, ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym i pierwsze spotkania zaczęły odbywać na takiej sali do jazdy konnej, która ma kształt maneżu, to zasiadali przy stołach ustawionych wzdłuż tej sali i po lewej stronie przewodniczącego zasiedli późniejsi jakobini, żołnierzyści, a po prawej stronie zwolennicy króla, no ewentualnie zwolennicy takiej montesquieuowskiej monarchii ograniczonej, konstytucyjnej nadzór brytyjski. No się kłócili, no, w porównaniu z tym, co się teraz, u nas to w ogóle teraz jest savoir vivre, bo to w parlamencie, w stosunku do tego, co było w Zgromadzeniu Narodowym w czasie rewolucji francuskiej. Jak oni się bardzo kłócili, to przewodniczący tam do nich krzyczał: ej, wy tam na lewicy i ej, wy tam na prawicy. No i tak zostało. Czysty przypadek, ale do tego przypadku zrobiono potem teorię. Tak, a to, że serce mamy z lewej strony, a to, że w prawym ręku się miecz trzyma i takie inne historie. Więc podział jest. Nie można powiedzieć, że go nie ma, ale żeby ten podział był w sensie gospodarczym, no to co musi być? Tym razem go nie ma. Ja już nie pamiętam, kto pierwszy przedstawił taką teorię, że my mamy, nie mamy prawicy w Polsce, tylko mamy dwie lewice. Lewicę pobożną i lewicę bezbożną. W dużym stopniu niestety coś w tym jest. Bo teraz pytanie, czy państwo może być skutecznym właścicielem, regulatorem i sędzią w sporach? Moja odpowiedź jest taka, nie może. No gdyby mogło, to by było. A nie udało się to ani razu. W żadnym przypadku. To znaczy, że co? Za każdym razem mamy podzielać teorię błędów i wypaczeń? To jest, przypomnę, praktyka komunistyczna, teoria błędów i wypaczeń, mówiąca, że sam marksistowski ideał jest świetny, a żeby się nie udało zrealizować, to tylko i wyłącznie na skutek błędów i wypaczeń. Na kolejnym etapie zwrotu historycznego my te wypaczenia wyeliminujemy i teraz będzie już dobrze. No a potem naszego wydało się natychmiast następne wypaczenie. Więc wracając do pytania, czy państwo jest zdolne do tego, żeby być dobrym właścicielem? Odpowiedź jest, nie jest zdolny, bo się to nigdy państwu nie udało. Najlepiej funkcjonują te państwa, które nie są właścicielami. Właścicielami różnego rodzaju zasobów. No bo jak państwo jest właścicielem, to znaczy kto jest właścicielem? Przecież własność to prawo posiadania, używania, pobierania pożytków i rozporządzania rzeczy. Przy czym mogę być, w tej chwili jestem posiadaczem tego mikrofona, używam go, pobieram pożytek, bo dzięki niemu mówię do państwa ciszej, a mnie słychać, ale nie mogę nim rozporządzić, tak? Nie mogę sprzedać tego mikrofonu komukolwiek was, bo nie mój. Z istotą własności jest prawo rozporządzania rzeczą. No to kto ma prawo rozporządzania rzeczą, która jest własnością państwa? Przecież nie ma własności państwowej, jest własność społeczna. Wszyscy jesteśmy właścicielami. Że będziemy rozporządzali jak? Rozporządza rzeczą urzędnik. Żeby to on jeszcze rozporządzał rzeczą. On się musi naradzić z innym urzędnikiem. Mają różne poglądy i różne interesy. W związku z tym funkcjonuje to wszystko tak, jak funkcjonuje i najczęściej upada. Najczęściej upada, bo nie ma nikogo odpowiedzialnego za to,
żeby to dobrze funkcjonowało. Dobrze funkcjonuje państwowa własność tylko w segmencie surowcowym. Jak państwo jest właścicielem na przykład złóż gazu i ropy naftowej, jak w Norwegii. No, w Rosji zresztą też jest, tylko tak jak gorzej funkcjonuje mimo wszystko. Co oznacza, że kultura polityczno-urzędnicza ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Ale ja powiem tak. Państwowa własność tych zasobów w Norwegii wcale Norwegii dobrze nie wróży w dłuższej perspektywie czasu. No bo jak się cofniemy historycznie, to zobaczymy, że kiedyś Hiszpania miała olbrzymie zasoby w wyniku podbojów kolonialnych. I jak Hiszpania skończyła? Źle skończyła. A kto rozwijał się szybciej? Taka mała Holandia, która nic nie miała. No, nic nie miała. Miała ludzi, którzy siedzieli i główkowali, tak? Bo od czego jest słowo kapitalizm? Nie, proszę Państwa, od kapitału, tylko od kapita, głowa. Bo tu są największe zasoby. Pod piaskami Afryki leżała taka cofnąca ciecz jakaś, jak wielbłąd w to w las, to wdechł. I dopiero człowiek wykombinował, co z nią można zrobić, w jaki sposób można jej użyć. I dzisiaj można powiedzieć, że tak na oko, no tak, ja tak popatrzę się na to, co tu jest, to tak 40% tego, co tu jest, to wyroby przemysłu rafineryjnego i chemicznego, tak? Powstające w wyniku rafinacji ropy naftowej. Coś tam w nich z tego procesu jest. Człowiek wymyślił. Więc prawdziwy kapitał jest tu. A dlaczego funkcjonujemy? Dlaczego rano wstajemy, idziemy do pracy i coś próbujemy robić? W dużym stopniu ci prawdziwi kapitaliści robią to po to, żeby się wykazać. To trochę tak jak na boisku piłkarskim, tak? Gramy, żeby być lepsi od innych. I na boisku gospodarczym jest również ten element bardzo istotny. Gramy po to, prowadzimy działalność gospodarczą po to, żeby się wykazać, że jesteśmy lepsi od innych. Tymczasem wszyscy zacieramy ręce, jak mamusz dalej skoczy, albo trzymamy kciuki, żeby nasi dokopali ruskim na boisku, ale tym wstrętnym kapitalistom nie kibicujemy, żeby im się powiodło, tak? Żeby osiągnęli sukces w grze gospodarczej. No, z niewiadomych powodów uważamy, że to są ludzie, którzy nie mają nic innego do roboty, tylko żeby poniżyć pracowników, wykorzystać pracowników. Tymczasem kapitalista, skażony grzechem pierworodnym, to także człowiek z natury zły, leniwy przede wszystkim. On musi od niej pracować. I on by chciał, żeby inni pracowali za niego. Więc kapitalista głównie kombinuje, żeby kogoś zatrudnić. Żeby sobie mieć więcej pracy, czasu, żeby stworzyć miejsce pracy. Jeżeli taki kapitalista funkcjonuje na wolnym rynku, to najczęściej efekty jego działania są korzystne dla innych. Ale powstaje istotne pytanie, co to jest wolny rynek. To nie jest, proszę Państwa, żadne miejsce. Wolny rynek to gra ceny, podaży i popytu. Cena jest pochodną podaży i popytu. Wolny rynek to nie tylko miejsce, a w zasadzie nie miejsce, tylko to prawo, w którym styka się sprzedawca i kupujący. Bo najistotniejszym elementem funkcjonowania wolnego rynku jest sprzedawca, którego jeszcze nie ma, który może zostać sprzedawcą. To jest filozoficzna wiedza o tym, jak funkcjonuje prawdziwy kapitalizm. Wypaczenia kapitalizmu biorą się z socjalizmu. Jak zaczynamy wprowadzać ograniczenia, to się okazuje, że wejście na rynek jest niemożliwe. Jak wejście na rynek jest niemożliwe albo utrudnione, to wtedy kapitaliście łatwiej jest być złym, bo on nie ma potencjalnej konkurencji. Bo z dzisiejszą konkurencją to on się może dogadać. Zmowy antymonopolowe, na przykład monopolistyczne, dumpingowe, są bardzo częste.
ale tylko i wyłącznie ta zmowa dotyczy tych, którzy już funkcjonują na rynku, a nie dotyczy tych, którzy by chcieli, ale nie mogą, bo im państwa jako regulator przeszkadza. Jeżeli mamy prawdziwy wolny rynek, to mamy funkcjonowanie podaży i popytu w warunkach, w których tę podaż może świadczyć w zasadzie każdy. Ale jak coś jest koncesjonowane, licencjonowane albo zabronione, no to wtedy oczywiście takich możliwości nie ma. Dlatego moja teza jest następująca. Potrzebujemy prywatnej własności, bo prywatny właściciel lepiej dba o swój własny majątek. Odpowiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, tak? Czy bardziej troszczymy się o własne mieszkanie, czy o klatkę schodową wspólną? Ja myślę, że odpowiedź na proste pytania, bardzo proste pytania, daje odpowiedź na to, jak powinna wyglądać gospodarka i ile państwa powinno być w tej gospodarce. Państwo powinno być regulatorem i sędzią, a nie właścicielem i operatorem, bo nie potrafi tego zrobić, no i przede wszystkim pozostaje w permanentnym konflikcie interesów. Z jednej strony jest właścicielem, z drugiej strony coś nam nakazuje, tak? Nakazuje nam na przykład, żebyśmy oszczędzali na swoje własne emerytury w otwarty fundusz emerytalny. Ale z drugiej strony spółki państwowe, w które otwarte fundusze emerytalne mają inwestować, mają działać nie dla zysku, tylko na przykład dla bezpieczeństwa energetycznego. No to jak z tymi naszymi emeryturami? Wszystko to, czy brak odpowiedzi na takie pytania, jak postawiłem przed chwilą, jest pochodną tego problemu. Mamy konflikt interesów, mamy spór między dominium, czyli własnością, a imperium, czyli władzą. Liberałowie nie są libertarianami. To trzeba podkreślić bardzo wyraźnie, bo libertarianie, podobnie jak anarchiści, uważają, że państwo należy w ogóle zlikwidować. A liberałowie mówią tak. Na statku Mayflower, to był taki statek, który w roku 1623 wypłynął z Europy i dobił do Stanów Zjednoczonych, na którym płynęli ojcowie pielgrzymi, Pilgrim Fathers. Zawarto Mayflower Compact, porozumienie. Porozumienie ojców pielgrzymów, jak się będą rządzić, jak już przypłyną do tej ziemi obiecanej. Nikt im nie kazał zawierać żadnej umowy społecznej. Nikt im nie kazał tworzyć żadnej wspólnoty, ani żadnego państwa w przyszłości. Oni to zrobili. Dlaczego? Dlatego, że w pewnych obszarach wspólnota jest efektywniejsza. John Locke, autor koncepcji umowy społecznej, powiada, że tak naprawdę w stanie natury ludziom jest całkiem fajnie. Problem polega na tym, że nie ma kto rozstrzygać sporów między nimi. Jak mówili starożytni Rzymianie, na mojudek sin causa sua, nikt nie może być sędzią w swojej własnej sprawie. Więc żeby uniknąć tego typu sytuacji, należy stworzyć państwo. Państwo, które ma bronić wspólnoty przed wrogiem wewnętrznym i wrogiem zewnętrznym. Czyli prowadzić politykę zagraniczną i obronną, ścigać kraj przestępców. Oraz, jak pisał Adam Smith, może podejmować się pewnych inwestycji infrastrukturalnych, które są nieopłacalne dla poszczególnych przedsiębiorców. Na przykład, od czasu Adama Smitha, taką inwestycją było budowanie dróg. No i do dzisiaj zostało. No problem polega tylko właśnie na tym, że państwo nie buduje tych dróg, ale za to zajmuje się na przykład uzdrowiskami. Dzisiaj wybuchła polityczna awantura o prywatyzację uzdrowisk i że podobno nie wolno. No, dlaczego państwo ma być właścicielem domu czasowego, do którego chce posłać kogoś na urlop zdrowotny na przykład? Państwo może być ubezpieczycielem. Tak będzie najtaniej. Państwo ma w budżecie X środków. I te X środków przeznacza. A to na propilenę, a to na insulinę, a to może na pawulon, w zależności od sytuacji na demograficznej kraju i systemu emerytalnego. A to na rehabilitację w
prywatnych uzdrowiskach. Sam jestem członkiem rady nadzorczej prywatnej kliniki medycznej, w której operowani są ludzie zarówno za własne pieniądze, jak i dzieci z NFZ-u, bo dla dorosłych nie świadczymy tego typu usług, ale dla dzieci owszem, z NFZ-u, jak i ludzie, którzy mają ubezpieczenia prywatne. Płaci za nich ich ubezpieczyciel. NFZ może być ubezpieczycielem. NFZ, proszę Państwa, nie musi być właścicielem szpitala, właścicielem rezonansu, skalpela, którym chirurg robi operację i pracodawcą tego chirurga. Po co? Żebyście, mówię w skrócie, NFZ czy państwo, tak? Bo to okazuje się, że to powiat, tak? Ale o tym, że to powiat, a nie gmina, decyduje państwo. Im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej dla gospodarki i tym lepiej dla państwa. Taka jest teza. I można pokazywać przykłady, że ta teza się sprawdza w większości przypadków. Natomiast przykład, że może być odwrotnie, pochodzi najczęściej ze Szwecji. Ja się pytam, a ilu jest tych Szwedów? I ile oni mają rudy żelaza, lasów, jeszcze paru innych rzeczy. No niestety mają to szczęście od Pana Boga, że jest ich mało, teren mają duży i tam pod ziemią sporo tych kopalni. No to rzeczywiście można finansować różne fanaberie. Do czasu, aż już te drzewa wytną, tak? Tą rudę całą wykopią, albo się okaże, że mamy nowe technologie, które nie wymagają rudy żelaza na przykład, tak? Bo będziemy mieli nanotechnologię. Niektórzy mają to szczęście od losu, że mają te zasoby, ale ci, którzy takiego szczęścia nie mają, muszą wykorzystać kapitał, czyli głowę, do tego, żeby coś zrobić, coś stworzyć. I państwo im w tym głównie przeszkadza. Nie pomaga, tylko najczęściej przeszkadza. Przez złe regulacje prawne, będące wynikiem niezrozumienia istoty procesów gospodarczych. Bo urzędnicy nigdy nie byli przedsiębiorcami. A jak niektórym politykom się zdarzyło, że byli, to najczęściej im się nie udało. I dlatego postanowili zostać politykami. Bo nie udało im się, w ich mniemaniu, nie z powodu tego, że byli gorsi, głupsi, czegoś nie umieli zrobić. W ich mniemaniu oni są mądrzy, najmądrzejsi i to różne okoliczności zewnętrzne spowodowały, że im się nie udało. Więc oni teraz nareperują, jak już będą politykami, te okoliczności zewnętrzne. Proszę zwrócić uwagę, jak to funkcjonuje. Politycy uważają, że ludzie są głupi i trzeba ludzi prowadzić za rączkę. No i teraz taki głupi Jaś Kowalski, no Jan Ksiński, tak, żeby nie obrażać Kowalski, prowadzi sobie jakiś biznes i ma regulacje w gminie, w powiecie, urząd skarbowy, urząd celny od innych podatków, urząd kontroli skarbowej od kontrolowania urzędu celnego i urzędu podatkowego i urzędu skarbowego, minister w Warszawie, proszę Państwa, w niektórych dzielnicach objętych ochroną konserwatora zabytków, żeby przestawić śmietnik na posesji, trzeba wystąpić o zgodę do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Więc jest obywatel kontrolowany. I nawet ten obywatel powiedział, nie, mam dość, sam zostanę urzędnikiem. I już natychmiast ma prawo decydować o śmietniku z sąsiada. To się nie może udać. Ja wiem, że wiara góry przenosi. Ale jest taka jedna góra, której żadna wiara nie przyniesie. To jest ta inercja. Tak? Wiara w to. Znaczy, jak lepiej wierzyć naprawdę Pana Boga niż urzędnika. O tak bym może skonkludował tę swoją pogawędkę na temat tego, jakiej koncepcji gospodarczej potrzebuje prawica. Prawica potrzebuje pewnej koncepcji, która prawicy się bardzo źle kojarzy.
Ta koncepcja w gospodarce oznacza rób tak, co chce. No i to tyle z mojej strony. Umówiłem się z Józiem, że zrobię zagajenie, a potem się oddam w Państwa ręce, żeby ewentualnie poprowadzić, móc podyskutować. Józek, potrzebuję cię do pomocy, bo nie będę głosu Państwu udzielał, tak? To może... Jest na to gotowość. Jest na to gotowość. Kto się pierwszy dopadnie do mikrofonu, tak? Od z przodu do góry, ale mamy jeszcze... Przypominam Państwu, że żeby być dobrze widzianym w internecie, czyli w kamerach, to prosimy o to, żeby razem z głosem tutaj się ustawiać, w tą stronę do kamer. A ponieważ są dwa mikrofony, to zrobimy tak, że jeden dostanie ta część sali, ta i nawzajem po kolei będziemy udzielali sobie sami głosu. Proszę. Dziękuję. Panie Prezydencie, że Pan pozwoli. Nie lubię bardzo tego określenia, ale trudno, bo to nie ja je wymyśliłem, ja przyszedłem na zastanę. Centrum powstało w 1989 roku, jeszcze beze mnie, ja przystąpiłem do centrum w 1994 dopiero. Panie Robercie, prawda? O, Pan może mi mówić, Jerzy, Panie, bo jest Mygelsko Żyżyński, kłaniam się, jestem akurat profesorem ekonomii, wie Pan? I ze zgrozą słucham tego, co Pan mówi, bo trochę ludzi traktuje, traktuje niezbyt poważnie, na trochę ludzi jak idiotów. Po prostu, bo Pan wiecie, takie rzeczy, z którymi się trudno zgodzić. Znaczy, powiedziałbym tak, dziękuję Panu za to, że Pan powiedział, czym jest, skąd się wzięło słowo kapitalizm, bo ja takiemu pewnemu Panu, który też był takim prawicowcem gorącym, też to powiedział, kapitalizm pochodzi od słowa kapit, to głowa. Się zgadzam. Słyszałem to od Michaela Nowaka, taki znany amerykański ekonomista, filozof. Bardziej filozof. I to mi się też bardzo podoba, bo też sobie kiedyś tego nie uświadamiam. Rzeczywiście od kapi do głowy. Ale niech mi Pan powie, proszę Pana, czy Pan, czy Pan uważa, że państwo jest złem, bo Pan coś takiego jakby chce nam tutaj wmówić, że w ogóle państwo jak najmniej w ogóle w gospodarce, to niech mi Pan powie, czy Pan uważa, że na przykład ci, którzy dosypywali soli, takiej drogowej, zwykłej, prawda, jako przedsiębiorcy prywatni, to nie są lepsi od Państwa? Nie, oni są gorsi. Państwo powinno ich zamknąć. Ma Pan cały, proszę Pana, cały szereg przypadków, gdzie po pierwsze, Państwo, bo właściwie własność tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Państwo, znaczenie ma organizacja. Państwo dobrze zorganizowane też może dobrze funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że Pan nie powiedział jednej rzeczy. Jest sfera, którą nazywamy dobrym publicznym i w sferze dobra publicznego Państwo lepiej funkcjonuje niż sektor prywatny, bo Państwo w sektorze dobra publicznego będzie się kierowało dobrem wspólnym pro publico bono, nie będzie realizowało zysku, bo to okaże się tańsze. Pan nie ma racji, że jeżeli będzie własność prywatną, będzie tańsza, bo są dziesiątki przykładów, że właśnie jeden. Własność... Nie chcę dziesiątków, jeden, panie profesorze, jeden. Jeden przykład. Na przykład ochrona zdrowia, o której pan mówi. Mhm. Proszę pana, dlaczego? Dlatego, że jak ma pan ochronie zdrowia, zjawisko, o którym pan zapomniał powiedzieć. Jaka jest w Polsce ochrona zdrowia? Państwo czy prywatna? Ale proszę pana, co to znaczy? W Polsce jest źle zorganizowana ochrona zdrowia. A gdzie jest państwowa zorganizowana? Na przykład, proszę pana, w Anglii, Francji, w wielu krajach, w Szwecji istnieje, proszę pana, jest bardzo wiele przykładów dobrze zorganizowanej i proszę pana, chodzi o co tutaj chodzi? Pan pozwoli. Pan zapomniał o takim zjawisku, które akurat w medycynie jest bardzo ważne, to jest zjawisko asymetrii informacyjnej, które powoduje, że ten, który, proszę pana, wie, czy pan jest chory, czy pan potrzebuje leczenia, może panu tego nie ujawnić, że tak naprawdę to panu można, pana można wyleczyć za jedną wizytę, za 5 zł, pan będzie, ponieważ on zarabia na panu, bo jest prywatny biznesmen, pan będzie pana jedną wizytę, drugą, trzecią, piątą, ja znam takie przypadki i tak dalej, gdzie bywali, proszę pana, 1000 zł na wizyty, które tak naprawdę
by go kosztowały, gdyby było to rzetelnie realizowane. Jak tego samego lekarza zatrudnią w państwowym szpitalu, to on będzie lepszy u ciebie? Nie, on nie będzie miał zainteresowania, żeby pana wzywać 10 razy po prostu. Ja nie mówię, że będzie lepszy, to wszystko zależy, jak to jest organizowane. Druga sprawa, zjawisko takie jak na przykład w sektorze finansów. Nie wiem, czy pan wie, ale właśnie to państwo, które amerykańskie, które ustanowiło Glass-Steagall Act chociaż. No, pan wie, o co chodzi. Glass-Steagall Act, czyli taka regulacja państwowa, która zakazywała bankom inwestowania w ryzykowne instrumenty finansowe, była lepsza niż ta deregulacja, którą prowadził Reagan, która spowodowała, że operacje rynków finansowych wielokrotnie przerosły wielkość PKB, tam dość 52 razy wyższe operacje na rynkach finansowych niż produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych. Będę kończył. Na przykład. Czy te regulacje... Kto prowadził te regulacje, deregulacje? Prowadziło państwo. Tak. No, ale potem to samo państwo je zregulowało. Ale dlaczego pan profesorowi nie pozwolił, żeby chcieli? Ale tak, ja nie mam tego problemu. Ja chętnie podyskutuję. Bo cały czas się ja na przykład wolę dyskutować z panem, bo jest dyskusja, bo się różnimy w poglądach, niż rozmawiać z kimś, kto ma takie same poglądy jak ja, bo wtedy nie ma dyskusji. Dobrze. Zaraz. Więc ja się absolutnie nie uchylam. No, ja też nie, ale najpierw dajmy paru osobom, a potem możemy wrócić do pana. Bardzo proszę. Proszę pana, nie przejdę do takiej zasadniczej sprawy, to jak pan sobie wyobraża. Lasy Polskie, które są zarządzane państwowo, chyba bardzo dobrze funkcjonują. Pan sobie wyobraża, że Lasy Polskie były po prostu sprywatyzowane, co by się działo? Tylko jedna uwaga. A teraz chciałem powiedzieć o innej rzeczy. Pan mówił o kapitale, prawda, rozumu. To jest bardzo ograniczone pojęcie kapitału. Środki finansowe też są kapitałem, ziemia też jest kapitałem, prawda? I tak samo nawet kultura, prawda, też jest kapitałem. Na przykład zwróćmy na taką uwagę, że na przykład jeżeli chodzi o Rosję, a potem Związek Radziecki, tam wielkim kapitałem, zresztą powracają się do kapitalizmu. Dlaczego powstał kapitalizm? Poprzez koncentrację kapitału, prawda? Od tego się brało. Bez koncentracji kapitału nie byłoby kapitalizmu. No nie proszę. Przecież spółki, prawda, nie wybudowano by nigdy kolei bez koncentracji kapitału, bez spółek. No właśnie wybudowano. W Ameryce wybudowano kolej bez koncentracji kapitału. Potem zaczęły być problemy i dlatego zrobiono koncentrację. Nie, ale zaczęło się od spółek. I teraz następne. Teraz sprawa jeszcze tego, że dobrze teraz? Czy mam mikrofon, to nie wiem, czy... I teraz jest sprawa tego rodzaju. Nie każdy jest świadomy tego, że największą koncentrację kapitału, prawda, bo koncentracja kapitału daje określone po prostu zyski, była właśnie Rosja. Tam była największa koncentracja kapitału w jednym ręku, prawda, ponieważ państwo dysponowało wielkimi zasobami ludzkimi. Oczywiście, tam z kolei kapitał w sensie umysłowości, czy tam powiedzmy kultury był bardzo niski i dlatego stąd była, przepraszam za takie wyrażenie, była potrzeba po prostu ostrej ręki systemu totalitarnego, żeby to koło zamachowe ruszyło z miejsca, żeby po prostu to państwo mogło funkcjonować. Problem polega na tym, że Rosja przeszła od feudalizmu do komunizmu. W Rosji czegoś takiego jak kapitalizm w takim wymiarze, jak funkcjonował w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie było. Nigdy. Nie było warunków na to, żeby powstał kapitalizm. Dobrze. Dokładnie. Ja mówię, że prosimy, nie dyskutujmy. Przepraszam bardzo, bo ja tak szybko skończyłem. Być może ja powinienem wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, żeby się spozycjonować, tak? Bo padały tutaj z pana ust i pana kapitał, banki. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że liberalizm, ten klasyczny, ten, o którym pisał Adam Smith. Adam Smith był autorem nie tylko Bogactwa Narodów, ale jeszcze książki pod tytułem Teoria uczuć moralnych. Adam Smith wykładał etykę na Uniwersytecie w Edynburgu. Etykę. W tamtym czasie, gdy się rozwijał kapitalizm oparty na kapicie głównie,
to obowiązywał standard złota, a nie dzisiejszy standard pieniądza fiducjarnego ustanowiony przez państwo. To, co dzisiaj się dzieje, jest efektem działania państwa. Państwo ustanowiło monopol bicia monety, zakazało rozliczania się w jakiejkolwiek innej niż jego własna, ustanowiło monopol wydawania tych banknotów będących legalnym środkiem płatniczym w dowolnej ilości, przez nikogo niekontrolowany. Po czym wydało to państwo, wydało przepisy prawne, na podstawie których prywatne banki mogą sobie tak zwanego pieniądza bankowego czy kredytowego natłuc 60 razy więcej, jak pan powiedział, w stosunku do światowego PKB. Czy to jest kapitalizm w rozumieniu kapitalizmu? Czy to jest liberalizm? Nie. Nie. Problem polega na tym, że my ustawiamy sobie chłopca do bicia. To znaczy bierzemy deformację uchodzącą za liberalizm albo za kapitalizm. Mówimy o, to jest kapitalista, to jest liberał. Zobaczcie, jacy oni są. I to jest problem. I to jest problem. Dlatego, że oni są źli, ale oni nie mają nic wspólnego z liberalizmem ani z kapitalizmem. A moje mówienie o tym, że nie wierzę, aby urzędnik miał tyle rozumu w głowie, żeby objąć wszystko i w ochronie zdrowia, i w budowie statków, i w produkcji mleka, i w dostawach ropy naftowej, to jest po prostu niemożliwe. Tyle jest różnego rodzaju zdarzeń indywidualnych, które przerastają nie tylko umysł jednego człowieka, ale i 10 ludzi, i 100 ludzi. Dlatego liberałowie powiadają tak, każdy ma swój własny interes. Jak mamy wolny rynek, każdy stara się ten swój własny interes zrealizować jak najlepiej potrafi. A suma zdarzeń tworzy pozytywne efekty dla innych. Bo na przykład dentysta nie leczy nam zębów, dlatego że się lubi dła w zębach, tak? To nieprzyjemne raczej jest, tak samo jak szereg innych różnych rzeczy. A mimo to on to robi. On to robi z przyjemności posiadania różnych rzeczy, w posiadanie których wejść może dzięki temu, że my mu zapłacimy za to, że on nam ząb wyleczy. Państwo nie jest w stanie powiedzieć, daj spokój, ten ząb cię nie boli. Nie może tego zrobić. Nie może zęba, czy jak jesteśmy chorzy, to potrzebujemy ministra zdrowia albo prezesa NFZ-u do czegokolwiek? Czy nie, lekarza chcemy, albo pielęgniarki. Po co pośrednio? Więc ten lekarz i ta pielęgniarka funkcjonują dobrze albo źle, w zależności od tego, jakimi są ludźmi. Jeżeli ten przypadek, o którym pan mówi, lekarz leczy pana tak, żeby jak najdłużej leczyć, to znaczy, że on jest oszustem. No i oczywiście są oszuści w każdej populacji. Tak, jak weźmiemy populację jeden naród, tak, to będziemy mieli w tej populacji złodziei, gwałcicieli, nie wiem, kogo tam jeszcze, i ludzi dobrych. I jak weźmiemy populację potem przedsiębiorcy, to w grupie przedsiębiorców będziemy mieli pewnie i gwałcicieli, pewnie i złodziei, ale i ludzi dobrych. Ja stawiam tezę, że odsetek tych uczciwych, tych, którzy się ciężko pracują, którzy się starają w populacji pod tytułem przedsiębiorcy, jest taki sam, jak w całej populacji pod tytułem Polacy, bo nie ma żadnego powodu, żeby było inaczej. Proponuję najpierw skończyć pierwszą turę, dość krótko, a potem wrócić do takich głośnych dyskusji. Andrzej Cieślak. Ja jestem anglistą, więc najpierw tylko właśnie w kwestii językowej, która mnie zawsze żywo dotyka, żebyśmy byli właścicielami własnego języka, nie dali go zawłaszczać. To dziękuję, że pan się obruszył, bo w polskiej tradycji językowej prezydent to jest na czele miasta albo państwa, prawda? Na czele stowarzyszenia, spółki handlowej, nie wiem, sądu i tak dalej, to jest prezes, bo ostatnio zamieszanie się pojawia, a ja nie wiem, czemu mówimy kreatywny zamiast twórczy, czemu imię zamiast wizerunek i tak dalej. A teraz pytanie.
Jako anglista oczywiście też byłem wychowany, prawda, w sympatii do liberalizmu gospodarczego i takim przekonaniem, że im mniej interwencji państwa, im więcej wolności, tym wyższy rozwój gospodarczy. Natomiast ostatnio pojawiło się zjawisko, które wywołało u mnie, to się nazywa teraz modne jest słowo dysonans poznawczy. Mianowicie ogromny wzrost, prawda, ten boom gospodarczy w Chinach, tam gdzie wolności nie ma, więc czy pan profesor potrafi mi jakoś pomóc się wydostać z tego dysonansu poznawczego? Dziękuję. Już. Boom gospodarczy w Chinach wynika z wykorzystania jednego podstawowego zasobu, który Chińczycy mają. Bo proszę państwa, ja zacząłem od tego, że kwestia rozumienia, jak funkcjonuje gospodarka. Baliński napisał taką książkę kiedyś, jak działa świat. Tak? Mamy trzy zasoby. Po pierwsze ziemię, po drugie pracę i po trzecie kapitał. Kapitał to oszczędności. On jest chronologicznie trzeci. Można funkcjonować bez niego. Tak kiedyś funkcjonowało. Jakiś facet w jaskini tak siedział, taki niepozorny był może jakiś, i sobie wymyślił, że on na kij wsadzi taki kamień. Tam go jakoś tam ciosa specjalnie i da takiemu największemu osiłkowi w jaskini. Głupi to był ten osiłek, ale za to odważny. Tak? I on z tym kijem, z tym kamieniem na tym kiju poszedł polować na mamuta. No i dzięki temu mieli mamuta. Tego mamuta już nawet nie zjedli. W ten sposób pojawiła się oszczędność. Znowu kapita musiała wykombinować, że nie ma co wyrzucać tego mięsa, co będziemy zdążyli zjeść wszystkiego, tylko na przykład jak posolić, tak, albo wysuszyć i mieć na przyszłość. Tak? Z czasem pojawił się środek, uniwersalny środek wymiany. To takie złote, takie cacuszka różne były. Tak? Ludzie wymyślili sobie, że przy pomocy tych złotych cacuszek najlepiej będzie wymienić kawałek mamuta na jakąś rybę, albo na koszyk, albo na sól, w której to można tego mamuta odpowiednio na przyszłość zostawić. Więc kapitał finansowy jest wtórny do dwóch podstawowych zasobów. Człowiek z jego pracą i główkowaniem i ziemia. Tak? Idźcie, czyńcie ziemię poddaną. Tak? I czynimy ten mamut, ten kij, ten kamień. To jest coś, co ludzie wykorzystują. I teraz, jak zostawimy ziemię odłogiem, nie będziemy mieli żadnej wartości dodanej. Jak oszczędności zostawimy w banku, albo zakupimy w ogródku, albo schowamy w skarpetce, też nie będziemy mieli żadnej wartości dodanej. To dopiero kapitał przychodzi i mówi tak, jak wykorzystać te zasoby naturalne, ten kapitał, żeby przyspieszyć inwestycje, po to, żeby pomnożyć pewnego rodzaju dobra, z których chcemy korzystać. Ale bez łebkowania, bez pracy nie ma żadnego postępu gospodarczego. Praca jest podstawą, jest pierwotna w stosunku do zasobów ziemskich i w stosunku do kapitału. I Chińczycy mają ten kapitał. I Chińczycy powiedzieli światu, zobaczcie, my go mamy. Tu jest nasz miliard. Będą pracowali za ryżkę, za miskę ryżu. I to dla wielu z nich będzie oznaczało wielki postęp, bo dotąd tą miskę ryżu mają co drugi dzień, albo jeszcze i rzadziej. Więc rozwój gospodarczy Chin został oparty właśnie na tym instrumencie wykorzystania zasobów pracy, olbrzymich zasobów pracy. To samo dzieje się w Indiach. Wykorzystują olbrzymie zasoby pracy i nie opodatkowują ich idiotycznie. Bo na przykład my w Polsce jesteśmy pod pewnymi względami w sytuacji Chin. Dzięki generałowi Jaruzelskiemu i stanowi wojennemu mamy wyż demograficzny. Mieliśmy co zrobić, robiliśmy dzieci. Tak? 20 stopień zasilania, włączali światło, była godzina policyjna, nie wolno było wychodzić na ulicę. Zrobiliśmy dzieci. To jest ten nasz kapitał. Ale proszę zwrócić uwagę, jak my go opodatkowujemy. A propos państwa, tak? I działań państwa. Państwo w imię tego, że coś ma robić, na przykład zapewnić opiekę medyczną, nauczanie i tak dalej,
mówi młodym, tym młodym ludziom, którzy wkraczają w tej chwili w wiek produkcyjny i reprodukcyjny, ja zabiorę ci połowę tego zarabiasz. To brzmi niewiarygodnie, bo tak jest. Do mnie przychodzi mój student i mówi, panie profesorze, ja słyszałem, że pan w kancelarii zatrudnia studentów, chciałbym u pana pracować. A ja mówię, okej, mam dla pana taką pracę do wykonania. Mogę za tą pracę zapłacić 4100 zł. No to on zaciera ręce, tak? Także nie, to jest mój student, to on wie, że ja żartuję, tak? No bo on oczywiście nie dostanie 4100. On dostanie, proszę państwa, 2400. 2400. Dlatego, że resztę zabierze mu państwo. Po pierwsze, zabierze mu zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń. Po drugie, zabierze mu wszystkie składki, które odprowadzane są do ZUS-u, w tym również składkę na NFZ. A mnie jeszcze każe dopłacić moją składkę dla niego. Czyli jego wynagrodzenie wynosi 3400 brutto. Nie interesuje to ani mnie, ani jego, bo on nie dostanie 3400, tylko 2400, a ja nie płacę 3400, tylko 400. To jest klin. Klin wynikający z faktu, że państwo kompletnie nie ma zielonego pojęcia, jakie ma zasoby w kraju, jak je wykorzystać, że to są zasoby do wykorzystania i że różne podatki mają różne konsekwencje. Bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że on dostaje wszystko, co ja mu płacę za jego pracę, 400. On teraz ma inną zdolność kredytową, on może podjąć decyzję, że on robi dzieci, a może jeszcze dwójkę. Może zaciągnąć kredyt, żeby mieć mieszkanie, w którym te dzieci będzie robił. To są jego indywidualne decyzje. Ale państwo mówi, nie, ty głupi jesteś. To jest największy problem. Że państwo mówi ludziom, jesteście durniami, my zajmiemy się wami lepiej. Bo przecież, jak nie dam wam emerytur, jak dostaniecie od Gwiazdowskiego te 400, to przepijecie, przehulacie i tak dalej i tym podobne. Więc my nie możemy pozwolić, żeby całe 400, które płaci wam Gwiazdowski za waszą pracę, żebyście wy mieli w kieszeni i mogli z tym robić co chcecie. My wam zabierzemy z tego 1700. No, jak ten mój student przyjdzie do domu i powie żonie, że on dostanie 2400, to powie jej również, kochanie, musisz iść do roboty, wiesz? Ale słyszałem, że Gwiazdowski potrzebuje jeszcze drugiego pracownika. No i dalej przychodzi. Ja mówię, tak, okej, ale ja mogę pani zapłacić 3,5. Wiem, że ona jest równie zdolna, umie to samo, będzie tak samo pracowała, ale oni znajdą parę. Więc będą mieli dziecko. Mnie nie interesuje, które z nich pójdzie na urlop macierzyński albo tacierzyński, czy które pójdzie na urlop, jak dziecko będzie chore. Więc ja mogę powiedzieć, w zasadzie to możemy zrobić tak, jak pracujecie u mnie we dwójkę, to ja mam dla was razem 400 plus 3,5, 7600. Możemy to podzielić po połowie. Z mojego punktu widzenia, jak wy we dwoje pracujecie u mnie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Czy jedno będzie na tacierzyńskim, czy drugie będzie na macierzyńskim. Ale efektywność pracy dwojga rodziców jest statystycznie mniejsza niż singla bez dziecka. Koniec, kropka. W związku powyższym za taką samą pracę dwojga ludzi, bez żadnych seksistowskich elementów, tak? Można ojcu dać mniej, nie ma znaczenia, ale jednemu trzeba dać mniej. W związku powyższym ta osoba, która, ta druga osoba, która zarobi u mnie 3,5 brutto, dostanie do ręki 1700. Czyli dostanie tyle, ile państwo zabrało pierwszej dla siebie, a pracuje już we dwie. W związku powyższym, żeby mieć dzieci, potrzebują babcie. No ale babcia do 67 roku życia będzie pracowała na swoją własną emeryturę i znowu spowodowało to państwo. To państwo, które my tak, którego tak oczekujemy, tak? Że ono nami się zajmie, że ono coś zrobi, że ono będzie pilnowało. No, a jak pilnuje, to tak pilnuje. Można?
chwileczką, teraz proszę, jest kolejka. Kolejka jest raz tu, są dwa mikrofony. Milicja państwowa. Teraz jest ta strona. Państwo, żeby nas przypilnowało. Ale nie wiem, mnie się podobał pana mały show. Na początku był niezobowiązujący, ale stymulujący i zabawny. Ale ja mam dla pana poważne pytanie. Jak bezpieczne są nasze lokaty w naszych bankach, nasze oszczędności? I proszę o bardzo poważną odpowiedź. No, po pierwsze, tak, jaka jest różnica między lokatami w PKO BP, który nie jest, prawda, bankiem córką, tak, mam nadzieję, że tak jest właśnie, a innymi bankami, prawda, córkami innych. I drugie pytanie. Dlaczego pan nie lubi państwa opiekuńczego? Dziękuję. Więc pierwsze pytanie jest takie. Nasze pieniądze w bankach wszystkich są bardzo bezpieczne. Tak długo, jak długo my wierzymy, że one tam są. Bo ich, proszę państwa, tam nie ma. I tu nie ma znaczenia, czy to jest PKO BP, czy to jest Commerzbank, czy jakikolwiek inny. Ich tam nie ma. Znaczy, są tak mniej więcej w 10%. W związku z powyższym, jak więcej niż 10% pójdzie po te pieniądze do banku, to się okaże, że ich tam nie ma. Natomiast z punktu widzenia finansowania przez banki różnych przedsięwzięć, no to szapoba dla PKO BP. Z bardzo prostego powodu. Jako polski bank, nie stosujący szymeli banków zagranicznych, trochę więcej rozumie polski przedsiębiorca, żeby on miał jeszcze dobry zarząd. Ale zarząd jest z konkursu, politycy wybierają zarządy banków i nie tylko. Natomiast ten bank rozumie specyfikę polskiego biznesu, tak? I polskich przedsiębiorców, i polskiej sytuacji gospodarczej. Bo na przykład, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, no to banki, które tutaj są córkami, dostały z góry instrukcje, nie finansujemy. No dlaczego nie finansują? No bo rzeczywiście finansowanie nieruchomości w Ameryce, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii zakończyło się katastrofą. Dlaczego zakończyło się katastrofą? Bo kupowanie mieszkań w tamtych krajach to była inwestycja finansowa. A u nas w Polsce kupowanie mieszkania jest inwestycją życiową, kulturową wręcz. W większości przypadków. W związku powyższym, jako że teściowa jest gorszym straszakiem od komornika, to u nas można nie kupić sobie następnego iPhone'a albo samochodu jeździć autobusem, ale raty za mieszkanie będzie się płaciło. To jeśli chodzi o banki. Natomiast dlaczego nie lubię państwa opiekuńczego, bo państwo opiekuńcze tylko i wyłącznie im przeszkadza. Ja mam uzasadnienie, ja jestem chłopak z Pragi. Z moich kolegów z Piaskownicy większość albo siedziała, albo siedzi, albo nie siedziała. Ja się stamtąd w jakiś sposób wyrwałem, aczkolwiek moi rodzice tam dalej mieszkają i sobie w ogóle nie wyobrażają, żeby gdziekolwiek się przenieść. I ja tam do nich jeżdżę, ja tam się spotykam z moimi kolegami z Piaskownicy, którzy są na przykład na przepustce warunkowej. I słyszę na przykład takie, Robert, daj na piwo. Ty mądrze gadasz w tym telewizorze, ale wiesz, nas jest dwóch. My cię przegłosowaliśmy. Bo ja naprawdę miałem inteligentnych kolegów. Mimo, że siedzieli, albo siedzą, albo będą siedzieć. Jak próbowałem coś robić, to tam, gdzie państwo mi nie przeszkadzało, mi się udawało. Od samego początku, proszę państwa, co chwila próbowało mi przeszkadzać. Jak kończyłem studia, to okazało się, że nie mogę się dostać na aplikację adwokacką, bo państwo mi nie pozwoli. Tak? Minister Zawadzki, byłem na czarnej liście ministra Zawadzkiego, któremu powiedziałem parę rzeczy na Radzie Wydziału, gdzie byłem delegatem studentów do Rady Wydziału. W związku z czym na czarnej liście mnie przyjęto na aplikację adwokacką. To zostałem na uniwersytecie. Wymyśliłem sobie, że pojadę na, zajmę się myślą prawną, polityczną Stanów Zjednoczonych, pojadę na stypendium. I nawet już miałem stypendium Hoover Institute, no ale wtedy nie dali mi paszportu. Znaczy, chcieli dać, ale powiedzieli, widzicie, rozumiecie, my byśmy chcieli, no,
byście takie nam rzeczy tam pisali, co tam się dzieje i tak dalej, więc powiedziałem, że nie będę pisał i paszport nie dostałem. W odróżnieniu od tych, którzy mówią, że nic nie podpisywali, a paszport dostali. To była niesprawiedliwość społeczna, tak? Że ja nie dostałem. Potem, jak już nastała wolność, ustawa Wilczka, znaczy też wolność gospodarcza prowadzona przez komunistów, tak? Bo ustawa Wilczka, proszę Państwa, nie była celowość. Ustawa Wilczka do 1988 roku. Rozpocząłem świadczenie różnego rodzaju usług takich doradczych. Tak? Jak już przyszła ta wolność polityczna, no to wtedy zacząłem rozwijać swoją firmę. No ale w 1994 roku państwo znowu mi przeszkodziło, powiedziało, nie wolno ci świadczyć doradztwa prawnego, bo to zastrzeżone tylko dla adwokatów. No ale do adwokatury mi 5 lat wcześniej nie przyjęto, bo tam było weto. W związku z powyższym musiałem udawać, że znowu robię coś innego niż rzeczywiście robiłem. Ale już to była na tyle rozpędzona maszyneria, że mi się udało. Tylko, że wielu moim studentom, którzy chcieliby zacząć robić to samo, co ja robiłem po 1994 roku, już się nie udało. Oni już tego nie mogli, bo ta rozpasana wolność gospodarcza z lat 89-93 właśnie zaczyna się kończyć. Ja naprawdę nie uważam, że urzędnik państwowy jest mądrzejszy ode mnie, czy od kogokolwiek z nas. Włodzimierz, słychać mnie? Włodzimierz Sobczyk, ja chciałem z panem polemizować na temat tego stosunku państwa i prywatnej własności państwowej. Wydaje mi się, że urzędnik państwowy jest tak samo mądry jak pan, ponieważ on dba o własne interesy. On nie myśli tutaj o tym, żeby za nas uregulować to wszystko. On pobiera podatki po to, żeby zapewnić godziwe życie sobie i swoim pociotkom. To nie ma nic wspólnego z żadnym państwem opiekuńczym. Pan myli chore państwo z normalnie działającym państwem. Proszę mi powiedzieć, jaka jest wyższość prywatnego RWE nad państwowym STN-em? Co społeczeństwo Warszawy zyskało z prywatyzacji tego przedsiębiorstwa cieplnego? Dlaczego gospodarka państwowa działa dobrze w Niemczech, we Francji? Dlaczego telekomunikację polską sprzedaliśmy France Telecom firmie państwowej? A przede wszystkim niech pan powie, jaki procent ta Szwecja swojego PKB osiąga z tych ród? Czy ona tylko z ród żyje? Ostatnio z podatku to Szwecja żyje. Już odpowiadam. Zacznijmy może od pierwsze pytanie dotyczyło RWE, tak? Więc ja mam akurat jestem w dobrej sytuacji, że jestem klientem i tego niemieckiego krwiopijcy RWE i polskiej wielkiej grupy kapitałowej PGE. Jak się zdarzy w miejscu, gdzie obsługuje RWE, że nie ma prądu, to dzwonię na infolinię i mnie pani informuje, co się stało, czy awaria już jest usunięta, to automatyczna sekretarka, jaki jest przewidywany termin zakończenia usunięcia awarii. Zdarzają się te awarie, ale nie często. Pod Warszawą, 22 km od centrum, od Pałacu Kultury, tam domy, 22 km. Wysiada transformator regularnie 2 razy w tygodniu, może 3. Przy czym czasami to jest tak, że na 5 minut, czasami na 10, czasami na pół dnia. Dowiedzieć się, co się stało, oczywiście nie sposób. I to jest ta zasadnicza różnica między tym niemieckim, a tym dobrym polskim. I teraz ci dobrzy polscy chcą budować elektrownię atomową. Więc ja ostatnio panu prezesowi na jakiejś konferencji powiedziałem, który mówił o budowaniu elektrowni atomowej, powiedziałem, że najpierw to wymieńcie transformator w Nieporęcie, a potem weźcie się za budowanie elektrowni atomowej. To jest pierwsza odpowiedź na pierwsze pana pytanie dotyczące tych różnic. Drugie dotyczyło telekomunikacji. Więc ja państwu przypomnę, że gdy była prywatyzacja telekomunikacji polskiej, to Centrum Adama Smitha wydało oświadczenie, że tak nie należy tego robić. Że po pierwsze, nie należy sprzedawać państwowego monopolu, bo wtedy TEPSA była monopolem, francuskiemu monopoliście państwowemu.
że najpierw należy przeprowadzić deregulację, a potem to sprzedać. No oczywiście nas nie posłuchano. I zrobiono z powodów czysto fiskalnych, proszę pana, to co nie, z powodów czysto osobistych, prywatnych interesów. Ja to widziałem w środku. Interesy, okej, okay, no, interesy, ja nie wiem, nie byłem w środku, natomiast ja wiem, co widać z zewnątrz. Z zewnątrz, proszę państwa. Pamiętacie dziurę Bałca? Pamiętacie? Skąd się wzięła dziura Bałca i jak ją próbowano zasypać? Dziura Bałca wzięła się z OFE. OFE zostało wprowadzone przez państwo. Zabrakło pieniędzy, więc sprzedawali na pniu, co leci. Nie tylko telekomunikacje, bo jeszcze przypomnę, że w Orlenie sprzedano w sumie 72% akcji. Sprzedano, bo były potrzebne pieniądze, których państwo nie miało. A związkowcy przyjeżdżali pod SEM domagać się dawać. W związku powyższym, a że ktoś być może miał przy tym interes, ja jestem zwolennikiem nie teorii spisków, tylko teorii chaosu. Teoria chaosu powiada, że każdy ma gdzieś tam jakiś interes. Stara się działać z jakimiś innymi, którzy mają swoje interesy. Jest dwóch albo trzech, którzy uznają, że mają wspólny interes i ciągną jak mogą w swoją stronę, mówiąc o różne rzeczy. Wypuszczając różnego rodzaju balony dezinformacyjne po to, żeby zrealizować swój własny interes. Jakby był jakiś wielki jeden spisek, to już wszystko dawno byłoby poukładane, sprzedane, robione, a nie jest. Skoro nie jest, to znaczy, że nie ma jednego wielkiego spisku, tylko każdy w dalszym ciągu coś próbuje dla siebie ugrać. No tak to po prostu wygląda. A spotkanie na wyspie Jackie Island? Słucham? Spotkanie na wyspie Jackie Island w 1910? Zachowajmy porządek, dobrze? Uczestnicy tego spotkania mieli swoje interesy. I starają ich... euro. I starają się je realizować do dzisiaj, tak? Chaos czy spisek? Chaos się składa z małych spisków. No, to jest wielki spisek. To jak to małe spiski są inteligentne, to układają się w duży spisek i wtedy to wygrywa. Zachowajcie jakąś dyscyplinę. Jak się pan ustawi w kolejce. Tak jest. Witam panie profesorze, ja jestem Grzegorz Sterkowski, jestem synem drobnego rzemieślnika i mam takie pytanie odnośnie prywatyzacji, ponieważ zgodzę się z tym, że trzeba jak najbardziej otworzyć rynek, bo po przemianie ustrojowej po prostu on ugrzązł i trzeba go otworzyć, tylko według mnie trzeba by to zrobić z jakąś elastycznością i z jakimiś regułami, ponieważ jeżeli go otworzyliśmy, to po prostu stała się rzecz, że grupy polityczne, prawda, jeżeli mamy prywatyzację, po prostu tak ktoś dał cynk, że dobra, prywatyzujemy jakąś daną firmę, tak, no to za jakieś psie pieniądze, że tak powiem, obstawimy, tak, i zrobimy sobie spółeczkę i obstawimy sobie dany zarząd, tak. I po prostu jakiś polityk albo jakaś osoba wysoko postawiona sobie zgarnęła po prostu za bezcen jakąś naprawdę dużą fabrykę, tak? Czyli jak się pan odniesie do prywatyzacji, która miała w zasadzie z nami nazwiemy pseudoprywatyzacją, bo został po prostu sprzedany majątek, ja bym to tak nazwał. Dobrze, więc... Dwie kwestie. Pierwsza, prywatyzacja. Ja uważam, że prywatyzacja jest lepsza niż brak prywatyzacji. No bo jeżeli własność państwowa była dobra, to po co w ogóle wywalczyliśmy tym komunizmem? I po co mówimy dzisiaj, że prawica najbardziej wyróżnia je antykomunizm? Powinniśmy uznać, że komunizm był okej, bo wszystko było państwowe. Natomiast odrębnym zagadnieniem jest sposób prywatyzacji. To o właśnie, więc my byliśmy od zawsze zwolennikami prywatyzacji giełdowej przez instytucje kapitałowe. Bo akurat giełda, ja osobiście nie gram na giełdzie. Prezes Sobolewski powiedział niedawno, że popełniłem bluźnierstwo i świętokradztwo za jednym zamachem. Bluźnierstwo polegało na tym, że
powiedziałem, że na giełdzie się nie inwestuje, tylko gra, a świętokradztwo, że powiedziałem, to w gmachu giełdy, to w sarnetowej. Przed wiecznym potępieniem uratował mnie ustawodawca, który w 2009 roku w tak zwanej ustawie hazardowej napisał, że nie stosuje się do ustawy hazardowej, do przepisów ustawy hazardowej, przepisów ustawy o instrumentach pochodnych. To oznacza, że się należałoby je stosować, gdyby nie to wyłączenie. Ale akurat do prywatyzacji giełda jest najlepsza. Twierdzenia, że na przykład państwo ma tajemnicę handlową ze swoimi obywatelami i ono nie ujawni umowy prywatyzacyjnej, bo to jest tajemnica handlowa, zawsze wyśmiewaliśmy, tak? Szydziliśmy. No właśnie, chociażby, tak? Ale nie tylko pan Śląski, pewnie jeszcze parę innych by się znalazło. Więc najlepszym rozwiązaniem jest prywatyzacja giełdowa. Ale to nie oznacza, że ona jest idealna i że tam na giełdzie wszystko będzie jak najlepsze, ale lepsza jest giełdowa niż niegiełdowa, tak samo jak lepsza jest prywatyzacja niż zachowanie wszystkiego państwowego. Mieliśmy państwowe stocznie, mieliśmy o nie dbać jako dobro narodowe. Jak skończyły stocznie? Wiadomo. Moim zdaniem niedługo w podobny sposób skończy byt Poczta Polska. Bo się nie da, tak? Przykład pierwszy z brzegu. Mamy telewizję publiczną i mamy telewizję prywatną. I te prywatne zgarniają zyski, a publiczna ciągle nie domaga, tak? Prawdopodobnie niedługo zbankrutuje. W związku z jakiegoś powodu tak się dzieje, tak? Mogę jeszcze drugie pytanie, jakiegoś powodu tak się dzieje. Bo wyczerpała rzeczywiście, jeszcze mam parę pytań. No jeszcze drugie pytanie odnośnie Rupta Cofterda pana, bo mi się to spodobało, bo odnośnie naszym człowiekiem. Rupta Cofterda, co pan powiedział, bo zgodzę się z tym, że znów wolność jakaś powinna być. Ale jeżeli rób ta co chce ta, no to otwieramy się na obcy kapitał. No i w tym momencie to spotkało chociażby mojego tatę, że był drobnym przedsiębiorcą, prawda? No i jak przyszły, że tak powiem, produkty z Chin, to po prostu wyparły go, tak? I to niestety, jak było w cechu w Warszawie 23, że tak powiem, sztukmistrzów, tak teraz jest 3. Także jeżeli zgodnie z pana Rupta co chce, to jeżeli dobrze liczę, no to jest ponad 80 drobnych przedsiębiorstw zostało wykończone. Jak się pan do tego odniesie? W międzyczasie powstało szereg innych przedsiębiorstw, które rozpoczynały działalność na Greenfieldzie, czyli od zera, tak? I dają tak, no i dają sobie sobie radę, bo problem chyba na kapu. No tak, ja rozumiem problem przedsiębiorcy, który od lat prowadzi jakąś firmę i nagle się to nie udaje. Najdłużej istniejącą firmą w historii świata była firma Kongo Gumi, taka japońska firma rodzinna zajmująca się hotelarstwem, istniała 1580 lat. Zbankrutowała właśnie w roku 2010 na skutek kryzysu na rynku finansowym i kryzysu na rynku hipotecznym. To oni powinni mieć pretensje do całego świata, że przetrwali 1580 lat i nagle wzięli i zbankrutowali. Bankructwo nie jest wadą kapitalizmu. Bankructwo jest zaletą kapitalizmu. Dlaczego? Dlatego, że aktywa pozostają. Pan zaczął od prywatyzacji, ja powiedziałem, że prywatyzacja jest lepsza niż własność państwowa, bo te aktywa zostają tutaj, tak? Tu je będziemy wykorzystywali, tylko że niektórzy wołają tak, ukradli, w związku powyższym nie wolno, lepiej nie wykorzystywać, byleby ktoś nie ukradł. To ja odwrócę tezę i powiem, w każdym podręczniku zarządzania ekonomii stawiane jest pytanie, jak zarobiłem 100, a mogłem zarobić 300, to ja zarobiłem 100, czy ja 200 straciłem? Odpowiedź jest prosta, 200 straciłem. Więc jeżeli ja na skutek prywatyzacji, nawet złodziejskiej, bo przecież nie wszystko prywatyzowano złodziejsko, doprowadzam do sytuacji, że mamy wzrost gospodarczy 300, a nie prywatyzując miałbym wzrost gospodarczy 100, to kiedy ja bym więcej ukradł?
ale z prywatyzacji telekomunikacji przemysłu upadł przemysł, a nic nie żeśmy przestali produkować. Zero było wzrostu. Degresja, a nie żaden wzrost. Przepraszam, w internecie nie będzie pana słychać. Panie profesorze, Maciej Świński, Szczur Biurowy, Salon 24. Ja chciałem o usługach publicznych porozmawiać, bo jednak państwo, mimo że ma swoje wady, o których pan mówi, jednak w pewnych wymiarach jest potrzebne. Obronność, bezpieczeństwo, sądy, po to, żeby obywatele dotrzymywali umowy, są potrzebne sądy i tak dalej. No ale to, czego jesteśmy świadkami obecnie, czyli upadek sfery publicznej, a zwłaszcza usług publicznych, drogi, no to jest sfera usług publicznych. Pan powiedział, że wspólnota trudno sobie radzi z takimi sprawami. Więc moje pytanie dotyczy czegoś, co wydaje mi się, że jest w mojej opinii głównym złem toczącym Polskę. Mianowicie wydawanie przez urzędników, którzy muszą wydać jakieś decyzje, chociażby o przebiegu drogi albo terminie budowy tej drogi, wydają te decyzje dając kryterium opłacalności, a nie pomocniczości. Chodzi o to, że wydaje tą decyzję o budowie drogi w danym przebiegu, bo tak będzie się państwu opłacać, a nie z punktu widzenia tego, czy obywatele zyskają na tym, że ta droga ma taki przebieg, a nie inny. Czy zgodzi się pan ze mną, że to jest główne zło w tej chwili, tego co się dzieje w płaskim? No nie główne, ale jedno z istotnych. Problem rozwiązał Adam Smith 20 lat temu, bo jak mówił, że państwo powinno budować drogi, to mówił, że finansowanie budowy dróg powinno odbywać się z podatków celowych. To znaczy z cła i myta. Bo wtedy wiadomo, ta droga jest potrzebna, czy też nie. Jak ludzie po niej jeżdżą i płacą myto, czyli podatek, to znaczy, że jest potrzebna, że była potrzebna. Jak się buduje nowe osiedle, to na początku nie siedzi żaden trawników, tak? I tak się patrzy, co? W Anglii, w Polsce budujecie chodniki. No tak, no, okej, okay, no, normalnie. Patrzy się, jak ludzie chodzą, tak? Dopiero potem, jak się już zobaczyło, jak ludzie chodzą, no to się te chodniczki robią. Właśnie dlaczego? Bo ludzie wiedzą lepiej niż urzędnik, który popatrzy z lotu ptaka i powie, o, tak będzie ładnie wyglądało, więc te alejki asfaltowe zrobimy tak. Po czym ludzie i tak chodzą po trawniku, a nie po tych alejkach asfaltowych. To co się wtedy robi? No wtedy stawia się słup, tak? Stawia się słup, żeby nie chodzili po tym, co sami wydeptali, tylko żeby chodzili po tym asfalcie, co urzędnik jakiś narysował. Więc to jest jakby jeden element dotyczący tego, że decyzje dotyczące sfery publicznej, tam gdzie państwo jest bardziej efektywne, bo są sfery, w których państwo jest bardziej efektywne z uwagi na skalę. Efektywne i ekonomicznie, efektywne jest bardziej społecznie, efektywne bardziej politycznie. Pomysły libertarian amerykańskich, że można mieć prywatne armie, no myśmy ćwiczyli w XVII wieku, nie najlepiej to wyszło. Pomysły, że w ogóle możemy zlikwidować podatki, no też nam nie najlepiej wyszły, bo jakieś obciążenie podatkowe jest potrzebne, żeby państwo mogło realizować swoje cele podstawowe. Ale niestety obowiązuje prawo Ziemkiewicza. Ja bardzo jestem zazdrosny, że to pan Rafał ukłuł to prawo, a nie ja. Nazwał je nawet swoim nazwiskiem. Prawo Ziemkiewicza powiada, że państwo finansuje głównie rzeczy niepotrzebne. Bo te, które są potrzebne, to ludzie i tak sfinansują sami. Na przykład państwo może nie dofinansować sektora usług medycznych. No bo człowiek sprzedał ostatnią koszulę, żeby pójść do lekarza. Czy tak, czy inaczej. Tymczasem państwo wydaje na urzędników. Przecież nikt nie zatrudni sobie urzędnika. W związku powyższym państwo te środki, które nam zabiera, zabiera po to, żeby sfinansować rzeczy, których normalnie zdrowo myślący człowiek nigdy by nie sfinansował. Natomiast nie finansuje tych, których ludzie potrzebują, wychodząc ze słusznego skądinąd założenia, że ludzie i tak za nie zapłacą. Na przykład ochrona, tak? Nie ma policji, to wynajmujemy agencję. Służba zdrowia, idziemy do prywatnego lekarza. Szkolnictwo, wysyłamy dzieci na korepetycje. Tam jak coś potrzebujemy, to i tak
nie mając pieniędzy. O to zadbamy. A państwo wydaje na rzeczy, które są całkowicie niepotrzebne. Budowa metra. Jerzy Wawrowski. Nie wiem, czy słyszę. Jerzy Wawrowski. Ja mam takie nieco naiwne pytanie teoretyczne. No bo tutaj operujemy takimi pojęciami. Własność prywatna, własność państwowa. Ja zawsze miałem problemy z rozróżnieniem tych pojęć. Dlaczego? Dlatego, bo na przykład ta kurtka, którą mam na sobie, jest moją własnością prywatną. Ale jednocześnie, jak mówił Arystoteles, państwo to wspólnota obywateli. Ja jestem obywatelem, a więc jestem instytucją państwową, więc ta kurtka, która jest własnością prywatną, jest jednocześnie własnością państwową. Czy zatem operując pojęciami państwo i osoba prywatna, nie dokonujemy pewnego zafałszowania rzeczywistości? Czy lepiej by należało operować pojęciami obywatel i struktura władzy w państwie? I to się chyba, i to by chyba bardziej oddawało rzeczywistość. Jeżeli zaś mówimy o strukturach władzy w państwie, to pan tutaj przytacza taką rzecz, że najważniejszym na rynku jest ten, który na tym rynku się nie znalazł i chce się znaleźć. Tylko że ten rynek w dzisiejszych czasach jest już opanowany w wielu dziedzinach przez wielkie korporacje, przez oligarchię kapitałową. Otóż te wielkie grupy kapitałowe zainteresowane są jak najbardziej tym, ażeby nikogo nowego na ten rynek nie wpuścić. Z racji tego, że są to takie grupy kapitałowe, ja czytałem kiedyś, że na przykład taki koncern jak General Electric ma budżet roczny czterokrotnie większy niż budżet państwa polskiego. Więc siłą rzeczy tego typu oligarchia kapitałowa czy tego typu grupy, potężne grupy kapitałowe podporządkowują sobie struktury władzy w poszczególnych państwach, które uchwalają określone struktury władzy, określone regulacje blokujące wolny rynek. I tutaj też nie zgodziłbym się z tym, że nie ma różnicy, czy coś jest własnością polskiego przedsiębiorcy, czy obcego. Bo jeżeli coś jest własnością polskiego przedsiębiorcy, to jest tym samym, z racji, że polski przedsiębiorca jest obywatelem państwa polskiego, a więc jest częścią tego państwa, jest jednocześnie bogactwem państwa polskiego. Dziękuję. Arystoteles nie mówił o obywatelu jako istocie państwowej, tylko społecznej. Hepolis to było państwo. Niestety my przykładamy dzisiejsze rozumienie pewnych terminów do chociażby Arystotelesa. To znaczy, zaraz chwileczkę, jeśli można wyjaśnić. Oczywiście polis była zupełnie innym typem państwa niż państwo współczesne. To się z tym zgadzam. Jednakże instytucja obywatela w dzisiejszym państwie współczesnym jest instytucją państwową. Teoretycznie w państwie demokratycznym jest instytucją najwyższą z uwagi na to, że to instytucja obywatela wyznacza wszelkie inne instytucje, prezydenta, premiera, parlament, bezpośrednio bądź pośrednio. Więc ja bym tutaj nie dokonywał jednak w dalszym ciągu rozdziału na państwo i obywatele. Obywatele tworzą państwo. Są częścią państwa. W znaczeniu politycznym. W znaczeniu politycznym, oczywiście. Dlatego proponowałem strukturę władzy w państwie czyli państwo, żeby nie utożsamiać państwa z samymi strukturami władzy. Czyli w znaczeniu imperium. Obywatel jest częścią tego imperium, bo ma prawo głosu. Czynne, wierne. Uczestniczy w życiu publicznym. I w tym sensie obywatel jest tym zwierzęciem politycznym. Natomiast obywatel jest jeszcze zdaniem Smitha homo economicus. Jest istotą ekonomiczną i istota ekonomiczna i istota polityczna to są dwie różne sfery. Kapitalista jest istotą ekonomiczną, jest też obywatelem państwa, więc jest tak też, jest. Czy chce, czy nie chce, istotą polityczną. Tak jest, w kwestiach politycznych, a nie w kwestiach ekonomicznych. Tak, ale to się wiążą te kwestie ze sobą. Jurek, ja proszę... Wszystko ze sobą się wiąże, dlatego ja jako liberał lansuję tezę socjalisty Gunnara Myrdala. Proszę Państwa, nomen omen, w 1974 roku Nobla dostało dwóch ekonomistów. Gunnar Myrdal, szwedzki socjalista i Fryderyk Hayek ze szkoły austriackiej. Myrdal dostał tą nagrodę za teorię okrężnej przyczynowości. Teoria
ochrony epistemologii mówi, że nie można, robiąc jakichś zmian, abstrahować od całego otoczenia, bo wszystko jest spięte w taki okręg zamknięty. Tak? Więc ma pan rację, wszystko ze sobą jest powiązane. Ale nie wszystkie więzy są równie silne, bo będąc istotą publiczną i polityczną, funkcjonujemy w pewnej wspólnocie politycznej, ale to wcale nie oznacza, że ta wspólnota polityczna będzie lepsze podejmowała decyzje, albo nawet, że w ogóle powinna mieć prawo podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących sfery ekonomicznej swoich członków. Chociażby z tego prostego powodu. Pan mówił o drogach proponowanych przez Adama Smitha, a jest to kwestia ekonomiczna, nie polityczna. Tak jest. Drogi są częścią narzędziem. Dokładnie tak. I dlatego Smith określał granice władzy, tak? I dopuszczalność interwencji państwa z uwagi na przykład na... Dlaczego Smith pisał o tych drogach? Dlatego, że siłę państwa militarną, polityczną, określała siła ekonomiczna. W związku powyższym, Smith wychodząc z założenia, że ilość dróg bitych ułatwia handel, w związku powyższym zwiększa dochód narodowy, zwiększa siłę polityczną państwa. Dokładnie tak. Ja chciałam się spytać, w jaki sposób liberałowie, to tak konkretnie chciałabym, podchodzą do tego, że sam liberalizm prowadzi do koncentracji poprzez korzyść skali na przykład, to znaczy to, że właściwie prawie każdy biznes poza sklepem z pietruszką podlega korzyści skali i jeżeli zostawi się liberalizm w czystej postaci, to on doprowadzi właśnie do tego, co w tej chwili mamy, to znaczy do występowania kilku koncernów, które mają budżety większe niż niejedno państwo i dyktują warunki. Ja chciałam też spytać polskich liberałów, bo znaczy to do tego, że jeżeli się nie jest doktrynersko-liberalnym, to się jest wyzywanym od socjalistów, to ja się już przyzwyczaiłam. I od komunistów jeszcze w dodatku. Jeżeli by chcieć być choć trochę złośliwym, to można powiedzieć, że liberalizm taki właśnie skrajny, XIX-wieczny, pewnie trochę do tych rewolucji doprowadził, bo jeżeli się mówi, że państwo ma być tylko i wyłącznie nocnym stróżem majątku, tak, to gdzieś tam powoduje się jakieś tam oddolne działania paskudne i ohydne, tak? Ale to już mówię, ja jestem antysocjalistką i antykomunistką i zawsze będę. Natomiast co zrobić w takim razie z tymi naturalnymi tendencjami, które są, jeśli chodzi o akumulację taką czystą kapitału? Ja się chciałam dowiedzieć, dlaczego na przykład nie uczyć się od Amerykanów i od Niemców. Oni są w zupełnie innej sytuacji, ale Amerykanie mają właściwie wszystko prywatne. Natomiast bardzo mocno chronią swój rynek oraz mają bardzo silne regulacje antymonopolowe. Chronią swój rynek chociażby Federacja Leków, tak, ta amerykańska. Dlaczego nie uczyć się od Niemców, którzy w sytuacji, w której ich prywatne koncerny miały problem, wydawały na to pieniądze podatników, upaństwawiały je, tak? Dlaczego Niemcy w dalszym ciągu starają się mieć państwową telekomunikację, pocztę, ja już nie mówię o innych sferach życia, tak? I dlaczego wreszcie taki głupi, nieefektywny, straszny państwowy moloch, jak France Telecom, był zainteresowany w ogóle tym, żeby kupić polskiego molocha, monopolistę, dokładnie, i dlaczego i w jaki sposób na nim zarobił? Dlaczego my mamy sprzedawać następne działy nasze, działy strategiczne, jeżeli ktoś, kto ten monopol kupił, a jest innym państwem, albo innym koncernem, świetnie na tym zarabia, bo ja przyznam, że tego nie rozumiem. Nie mówiąc już o takich rzeczach, jak na przykład, to już kończę, jak na przykład, jeśli chodzi o medycynę czy szkolnictwo,
Jeżeli, bo ja nie mówię, że państwo jest efektywne, ja nie mówię, że wszystko ma być państwowe. Ja uważam, że system mieszany jest prawdopodobnie najlepszy, czyli ten próba osiągnięcia złotego środka, reszta to jest doktrynerstwo, czyli komunizm albo liberalizm, tak? Natomiast dlaczego nam się wmawia, że jeżeli nieefektywnie się leczy ludzi w państwowej klinice, to jeśli tę państwową klinikę przekaże się komuś prywatnemu i on jeszcze dodatkowo będzie musiał na tym zarobić, bo będzie musiał mieć biznes, to będzie dla pacjenta lepsze i tańsze. Bo tego nie rozumiem, mimo że skończyła rezygnację. A to może właśnie do tego. Przepraszam. Nie jest GPiS, tylko jest GPA. Już po 89 zaczęłam i absolutnie nie leciałam Marksem. Wiem, jakie są teorie Marksa. Na pierwszym roku mnie wykładano Pani odpowiedziała sobie sama po części na pytanie. Ja Pani odpowiedź podzielam. W zakresie dotyczącym regulacji. Ja po prostu powiedziałem, nie jestem libertarianinem, uważam, że państwo powinno funkcjonować chociażby właśnie jako regulator. Ale nie regulator, właściciel też. Dlaczego nie? Dlatego, że no bo jeżeli państwo ma monopol do robienia przymusu, to jeżeli jeszcze państwo ma własność, to jest najgorszy monopolista, jakiego sobie można wyobrazić. Nie ma wtedy już gorszego, nie ma gorszego i straszniejszego monopolisty. Natomiast wróćmy o kwestię regulacji i ustawodawstwa antymonopolowego. To prawda, Friedman uważał, że te monopole to jest, że problem monopoli jest problemem przesadzonym, ale moim zdaniem w tym obszarze jego argumentacja przeciwko socjalizmowi na rzecz kapitalizmu jest najsłabsza. Taka czasami niespójna intelektualnie. Właśnie dlatego, że marzeniem każdego przedsiębiorcy jest zostanie monopolistą. Bo jak już zostanie monopolistą, to się nie musi starać, tak? Jedyną ochroną przed złym przedsiębiorcą dla konsumenta jest istnienie innego przedsiębiorcy. Im większy, bardziej elastyczny rynek, tym szansa, że będzie ten drugi przedsiębiorca, jest większa, co nie zmienia faktu, że niektórzy starają się być monopolistami. I od tego jest ustawodawstwo antytrustowe, które obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście lobbyści starają się je ograniczyć, czasami znieść, ale pomysł, któryś z panów wspominał, tak, o tym, że był zakaz łączenia działalności bankowej z działalnością inwestycyjną, a zalegany został zniesiony. Bez sensu został zniesiony. Ja uważam, że tych dwóch rzeczy nie należało sobie łączyć. Ale skąd się wziął w ogóle problem? Problem się wziął mianowicie z tego, że państwo ustanowiło instytucję pieniądza fiducjarnego. Pieniądza emitowanego przez w systemie, w którym obowiązywał gold standard system, nie było tego problemu. W ogóle. Problem zaistniał dlatego, że państwo zlikwidowało standard złota. Państwo zlikwidowało. Proszę zwrócić uwagę, że w 1933 roku rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził, na skutek lobbingu bankowców, wprowadził w Stanach Zjednoczonych taki quasi komunizm, tak? Bo zakazał posiadania złota inwestycyjnego. Za posiadanie złota w Stanach Zjednoczonych można było pójść do więzienia w 1933 roku. I potem, jak już ustanowiono socjalizm, że państwo ma monopol bycia pieniędzy i że złota posiadać nie wolno, no potem, jak to powiada Kisiel, musieliśmy bohatersko rozwiązywać problemy nieznane w żadnym innym ustroju. W systemie pieniądza w standardzie złota problemu nademisyjnego nie było. Problemów ograniczeń działalności bankowej i działalności inwestycyjnej nie było. One się wzięły z nowego standardu, ze standardu pieniądza fiat. Dlatego trzeba było problem rozwiązywać. Więc państwo jako
sędzia, jako regulator, jest od tego, żeby zapewnić, czy żaden nie gra ręką, czy nie jest na spalonym, czy nie kopie przeciwnika w kostkę. Od tego właśnie jest państwo. A jak teraz państwo mówi, no tak, ale sędziowanie mi się znudziło, a teraz byś chciał jeszcze pograć troszeczkę. To efekt jest taki, że państwo uprzywilejowuje swoje własne spółki. I robi to absurdalnie. Nie tylko w Polsce, ale chcecie mieć państwo przykład polski, proszę bardzo. W 2006 roku i 2007 jedna z polskich spółek państwowa zamierzała wybudować parę kilometrów rury do rafinerii Mosel na Białorusi, żeby stamtąd importować olej napędowy. No i podniosła się wrzawa okropna. Druga spółka państwowa poleciała do ważnych decydentów, żeby oni absolutnie się na to nie zgodzili, bo to źle wpłynie na notowania tej spółki i na zysk tej spółki. W związku z tym decydenci się nie zgodzili. No, nie przez przypadek podkreślałem datę, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Efekt dzisiejszy. Olej napędowy prawie po 6 zł. I, jak donosi prasa, kwitnie proceder przemytu właśnie rafinerii Mosel, nie rurą posiadaną przez spółkę państwową, tylko prywatni przedsiębiorcy robią to cysternami. Więc drogi Adama Smitha można dzisiaj odnieść do infrastruktury, w ogóle do infrastruktury, chociażby takiej przesyłowej. No ale akurat w tych obszarach, w których państwo mogłoby coś zrobić, państwo nie robi, a robi mnóstwo różnych rzeczy gdzie indziej. Pani, o usługach medycznych była mowa, tak? Widzieliście gdzieś dzisiaj państwowego dentystę? Jeszcze są. I co? I funkcjonują? Emeryci tam się leczą. Ale w Anglii są. Tak. Przykład dentysty pokazuje, że w zasadzie prywatyzacja sektora nie rodzi jakiegoś kolosalnego problemu, zwłaszcza gdy, bo państwo nie płaci dzisiaj za dentystę, ale państwo powinno płacić w momencie, gdy wzięło na siebie ten obowiązek za usługi medyczne. Tylko jeszcze raz powtarzam, że płacąc za usługi medyczne dla swoich obywateli, państwo nie musi być pracodawcą lekarza, właścicielem szpitala. Nie musi być. Mariusz Patej. Panie profesorze, ja trochę pana wspomogę, chociaż jestem z... Tak. Ja przychodząc tutaj, ja wiedziałem, co mnie czeka, ale premedytacją. Chociaż ja pochodzę ze środowiska narodowców, ale właśnie dzisiaj odbywała się konferencja, w której było bardzo dużo narodowców, poświęcona profesorowi Chrzanowskiemu. I nie słyszałem tam żadnych głosów, które by podważały prymat własności prywatnej w gospodarce. Natomiast było pytanie o pochodzenie tego kapitału. I narodowcy uważają, że kapitał również może posiadać narodowość i państwowość. Oczywiście jest też kapitał kosmopolityczny. To zależy jakby od poglądów właściciela tego kapitału. No, ale to jest taka dygresja. Natomiast te obszary, powiedzmy, które są zarezerwowane dla państwa, zdaniem tutaj niektórych osób, czyli edukacja i powiedzmy, opieka zdrowotna, no niestety państwo nie radzi sobie z zarządzaniem tymi obszarami. Myśmy
uczestniczyli w takim proteście przeciwko wypychaniu historii ze szkół. I to, wydaje się, również jest pokłosiem właśnie tego złego zarządzania państwowego polską edukacją. W związku z tym narodowcy wspomagają samoorganizację na takim poziomie, powiedzmy, lokalnym, samoorganizację obywateli i widzimy, że ci obywatele, jeżeli przejmują te szkoły, a przedwczoraj była konferencja poświęcona właśnie szkołom społecznym wypełniającym misję szkół publicznych w małych ośrodkach miejskich i wsiach. To było 400 szkół i opowiadali właśnie o tych absurdach, z jakimi się stykają. No, podam przykład. To jest tak właśnie popierający tutaj pana profesora tezy niektóre. Mianowicie mała szkoła wiejska odkładała dotację oświatową na wybudowanie, bodajże chcieli wybudować salę gimnastyczną. No ale okazało się, cóż, że urzędnik wie lepiej, na co te pieniądze mają być przeznaczone. W związku z tym, kiedy przyszła pora, urzędnik zabrał nadwyżkę i ogołocił konto tej biednej fundacji. No, wniosek jest tylko taki, że no, trzeba chyba odebrać tę władzę temu urzędnikowi i być może dyskutować o bonie edukacyjnym w takiej formule firmanowskiej. To mówi narodowiec. Także ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. W związku powyższym, jak już się nie da robić głupio, no to wtedy trzeba zrobić mądrze. I tak jest na przykład ze szkołami. Ten dzisiejszy system, proszę Państwa, sprawia, że ludzie biedni płacą na ludzi bogatych. Ten prosty paradoks Państwu łatwo wyłożyć. Otóż mamy w budżecie Państwa środki na edukację. I co my robimy z tymi środkami na edukację? Wydajemy je zgodnie z różnym lobbystycznym naciskiem, a to na przykład Związku Nauczycielstwa Polskiego, a to wydawców, a to jeszcze tam kogoś innego. I nie mieści się ludziom w głowie, że polityką, niektórym ludziom, że kwotę X, która jest w budżecie na edukację, rozdzielić pomiędzy rodziców na każde dziecko, prosty rachunek arytmetyczny, po czym dać każdemu bon w tej wysokości możliwy do wykorzystania tylko i wyłącznie do zapłacenia edukacji, nauki dziecka w wybranej szkole i realizowalny, przekładalny na finanse tylko i wyłącznie przez szkołę. Czy państwo w ten sposób pozbędzie się swojej misji zapewniania nauki biednym ludziom? Nie. Wręcz przeciwnie. Ci biedni ludzie będą mogli zrobić ze swoich pieniędzy lepszy użytek. Bo dzisiaj jest tak, jak państwo spojrzycie na strukturę edukacji, że dzieci z dużych miast, gdzie są lepsze szkoły podstawowe i lepsze licea, dostają się na bezpłatne szkoły wyższe, na politechniki, na uniwersytety. A dzieci biedniejszych ludzi, nawet miasteczek i ze wsi, które by chciały kontynuować edukację, muszą za nią zapłacić. Znaczy nie dostały się, bo przegrały rywalizację o miejsce na studiach państwowych uniwersytetów, więc muszą zapłacić za edukację na prywatnych uniwersytetach. Co jest kolejnym przykładem tego, że system, w którym państwo jest zaangażowane na każdym etapie,
jest zły. Bo znowu państwo nie musi być właścicielem budynków szkolnych. Wystarczy, jak państwo kwotę X z budżetu przeznaczy na edukację dla rodziców. Ucz się swoje dzieci, jak chce się. Ktoś chce wysyłać swoje dzieci do placówki religijnej, niech je wysyła. Niech szkoły rywalizują o to, jaką, w jaki sposób kształcą dzieci po to, żeby przyciągnąć rodziców z tym ich bonem oświatowym. Ale panie profesorze, dlaczego tak przepraszam, jest? Przepraszam. Nie skończymy tej dyskusji, a jeszcze mamy przejść do tej drugiej. Bo mamy państwo, tak jest. Pierwszą turę. Dzień dobry państwu, nazywam się Jarosław Głębiewski. Generalnie zgadzam się z większością tez postawionych przez pana profesora i wydaje mi się, że większość problemów, które, czy pytań, które się rodzą tutaj wśród nas obecnych, wynika z faktu, że my utożsamiamy pojęcie liberalizmu z tym, co widzimy na zewnątrz, z tym, co wydaje nam się, że to jest liberalizm. I chciałbym jakby odnieść, właśnie żeby pan się odniósł do faktu, jak można byłoby scharakteryzować ten system, który funkcjonuje w Polsce, jako, ja bym go nazwał bardziej jako, nie wiem, biurokratyczno-oligarchiczny system, który nie ma wiele wspólnego z liberalizmem, raczej klientelizm, raczej na zasadzie funkcjonujący na zasadzie klientelizmu. I to jest jakby takie, znaczy odniesienie jakby do tego tematu może uprościć wiele jakby spraw i wytłumaczyć szerszej publiczności, o co tak naprawdę chodzi. Jak Jacek Rzekowski napisał w Polityce taki artykuł pod tytułem Cztery panowie B. O Pancerowicz, Belka, Boni i jeszcze któryś. I że to tacy twórcy polskiego liberalizmu byli. To ja napisałem artykuł, że to w ogóle jest nieprawda. Po czym Rzakowski jeszcze napisał polemikę, ja znowu z nim polemizowałem, ale tej mojej drugiej polemiki już nie opublikowałem. Jak ktoś chciałby był zainteresowany, to na moim blogu to wisi. Problemem polskiego liberalizmu jest to, że nie jest liberalizm. Bo mieliśmy pecha okropnego. W czasie komunistycznym były cztery ośrodki myśli liberalnej w Polsce. Taki najbardziej liberalno-konserwatywny w Krakowie, na świętej pamięci Kiemdzielskim. Ośrodek warszawski z dwoma takimi dominującymi jakby postaciami. Janusz Korwin-Mikke, który wtedy był wydawcą, a nie politykiem, więc nie robił tych wszystkich bzdur, które robi w tej chwili. I świętej pamięci Kisiel i ośrodek gdański, Kongres Liberalny, który na skutek zrządzenia losu przekształcił się w Kongres Liberalny Demokratyczny i zaczął rządzić w 1991 roku, bo tak akurat pan prezydent Wałęsie się wyszło, że będzie najlepiej. Dzielski umarł, Kisiel umarł. Korwin odleciał. I za liberalizm zaczęto uważać to, co robi rząd Jana Krzysztofa Pileckiego. No a robił głupoty. No bo tak. Ograniczanie wolności gospodarczej nie miało nic wspólnego z liberalizmem. Wprowadzanie wyższych podatków nie miało nic wspólnego z liberalizmem. A regulacje w kodeksie pracy nie miały nic wspólnego z liberalizmem. Wyrzucanie kupców polskich z miast tutaj, tak, z ulic Marszałkowskiej, nie miało nic wspólnego z liberalizmem. W zasadzie liberalnego tamten rząd nie zrobił nic. No ale przyszedł rząd Jana Olszewskiego i w swoim expose pan premier Olszewski powiedział, że niewidzialna ręka wolnego rynku okazała się widzialną ręką złodzieja. No to nie była ręka wolnego rynku, dlatego można było zobaczyć rękę złodzieja, bo to była ręka złodzieja, a nie ręka wolnego rynku.
bo to pojęcie wolnego rynku Smitha nie dotyczy żadnej konkretnej ręki. Jeszcze raz Państwu mówię, to jest prawo podaży i popytu. Jego działanie powoduje, że ludzie realizując swoje własne interesy działają tak, jakby kierowała nimi niewidzialna ręka w taki sposób, że realizują również cele innych ludzi, dla innych ludzi, realizując swoje własne. Więc my w Polsce nie mieliśmy liberalizmu. Jak mówimy, że się ludzie zniechęcili do liberalizmu, no to tak samo jak małe dziecko mówi, że nie lubi szpinaku, choćby nigdy nie spróbowało. I tak samo było z kapitalizmem. Myśmy od komunizmu doszli do takiego czegoś nie wiadomo jakiego, co nie jest liberalnym kapitalizmem. Bo u nas zasoby głowy nie są decydujące. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie pana, który wyszedł, tak? O narodowość kapitału. No ja już Państwu powiedziałem, że kapitał nie ma znaczenia decydującego dla gospodarki. Kapitał jest trzeci w kolejności. Bo decydują zasoby naturalne i decyduje to, co się ma w głowie. W pierwszej kolejności to, co się ma w głowie. Ten kapitał. I ten kapitał ma narodowość. A jak wykorzysta kapitał finansowy, to też element tego, jaki on ma kapitał w głowie. Bo chciwi kapitaliści, proszę Państwa, ci, którzy dysponują tym kapitałem finansowym, podejmują czasami absurdalne decyzje, czasami pewnie się kierują bardziej jakimiś interesami wspólnotowymi, tak? Na przykład no, łatwiej jest uzyskać w Polsce kredyt w niemieckim banku, niemieckiemu przedsiębiorcy. No ale on inwestuje w Polsce. Zaraz, dochody to on sobie wywozi tam, gdzie on se chce. Polacy też sobie wywożą dochody, gdzie sobie chcą, bo w Polsce są za wysoko opodatkowane. Dlaczego, proszę Państwa, pojęcie, tak? Dlaczego pojęcie, że on wywozi dochody za granicę? Najczęściej na Kajmany. Nie do Niemiec. Skąd jest awantura Amerykanów, Niemców ze Szwajcarami, tak? Skąd zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania? Dlaczego niemieckie służby specjalne, ja jestem święcie przekonany, że to Urząd Ochrony Konstytucji spowodował, wyciągnęły dane z banków szwajcarskich na temat niemieckich obywateli? No nie dlatego, że oni kapitał inwestują, sprowadzając potem w Niemczech. Nie. Oni ten kapitał lokują na Kajmanach, w Szwajcarii, bo tam są niższe podatki. I można oczywiście przeprzeć faktom, powiedzieć nieprawda, no ale fakty są takie, że niemieccy przedsiębiorcy uciekają ze swoim kapitałem z Niemiec do Szwajcarii, do Luksemburga, na Kajmany, na Wyspy Dziewicze, na Jersey. Dlatego Angela Merkel krzyczy, tak nie można, my będziemy was ścigać, bo kapitał, ten kapitał nie jest specjalnie patriotyczny. Ten kapitał finansowy funkcjonuje tam, gdzie najłatwiej go będzie pomnożyć. I my z jakiegoś powodu ten kapitał przyciągamy do Polski. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy chcą pracować efektywniej niż emigranci z Magrebu czy jeszcze skądś inąd, tak? Po drugie mamy zasoby naturalne w postaci ziemi. Takich atrakcyjnych nieruchomości jak w Polsce nie ma, są, ale one już są wykorzystywane przez konkurencję, która była pierwsza gdzie indziej. Jak wiadomo, Pan Bóg nie robi więcej ziemi. My mamy tę ziemię, ale to są ugory. Dlaczego są ugory? Bo one są państwowe, nie będziemy Niemcom sprzedawać. Jaka była awantura, jak chodziliśmy do Unii Europejskiej, że Niemcy nas wykupią i co? Od 2004 roku w Niemczech utworzono,
Niemczech utworzono ponad 100 tysięcy polskich firm. To my, Polacy, kolonizujemy wschodnie landy niemieckie, a nie Niemcy nas. Można przeczyć faktom, ale takie są fakty. Polski przedsiębiorca dzisiaj na słowo kryzys, no jaki kryzys? Niech się te hermuty martwią. Jak oni przyjadą tu do nas, to popadają jak muchy. Oni sobie w pół roku regionu nie załatwią. My tam kryzys mamy od 70 lat. W związku powyższym my jedziemy podbijać ich. I to są fakty, proszę Państwa. My nie możemy porównać naszego Molocha PGE z niemieckim RWE, ale polskiego Kowalskiego z niemieckim Schmittem możemy porównać na pewno i zaręczam Państwu, że to porównanie wypada na korzyść Kowalskiego. Ale nie na korzyść Państwa. W związku z powyższym, jeżeli my będziemy utrudniali Kowalskim prowadzenie działalności gospodarczej, opodatkowując ich w sposób barbarzyński, a propos liberalizmu, widział ktoś liberalizm, który odbiera ludziom połowę ich wynagrodzenia? To co to za liberalizm? Jeżeli nie będziemy wykorzystywali naszego kapitału, to niestety tamtych państw nie dogonimy nigdy. Dlatego nie możemy robić to samo, co robią oni. My musimy robić coś innego, żeby szybciej płynąć. Jak płyną dwie łódki i sternik tej, która płynie z tyłu, będzie się ustawiał do wiatru tak samo, nigdy nie dogoni tej pierwszej. Jeżeli my do wiatru gospodarczego ustawimy się tak samo, że będziemy mieli takie same stawki podatkowe, taką samą regulację, będziemy mówić, a Szwedzi to to, albo Szwedzi to tamto, to nigdy nie dogonimy szwedzkiej łódki. To co? To możemy zmniejszyć. No, ja... lepiej jest. Nie, to nieprawda. To polscy. Nie, no trzeba było. Trzeba było opodatkować pielęgniarkę wyżej, zabierając jej połowę wynagrodzenia, po to, żeby utrzymywać nierentowną stocznię. W momencie, kiedy można kupić. W momencie, kiedy można kupić w Wietnamie. One nie były Tak, nie masz rynku, to nie masz. Ale nie trzymają stoczni. Nie, pani się dzieje. Może się skończyła materia. Tak, teraz dobrze. Dobry wieczór Państwu, Wojtek Bogaczyk. Ja obawiam się, że sprawa jest poważniejsza i znacznie bardziej głębsza niż to, co powiedział mój przedmówca. A jeśli chodzi o niechęć do wolnego rynku. W PRL-u ludzie prawi cienkoprzędni. Dzisiaj mają niskie emerytury. I po prostu boją się państwa, braku opieki ze strony państwa. To jest paradoks polskiej prawicy, że ona ma ciągoty wręcz socjalistyczne, tylko brońcie Panie Boże, tylko tak nie wolno nazwać. Prawda? Trzeba znaleźć jakiś eufemista, to na przykład solidaryzm. Ale tak naprawdę jest to przecież socjalizm. Czyli prawica socjalistyczno-ekonomicznie, historycznie i moralnie środowiska prawicowe jednocześnie mają bardzo uwarunkowane głęboko socjologicznie, tak jak mówię, i wynikające po prostu z historii życia i z warunków bytowania obawy przed liberalizmem. Ja myślę, że w tym klubie, w tym środowisku dobrze by było, żeby Pan naświetlił krzywą laperę, bo to jest ta płaszczyzna, moim zdaniem, która może być punktem porozumienia. Przepraszam, ja się włączę, jeśli Pan pozwoli, bo akurat o krzywej lapera, to już przy mnie nie należy mówić. Bo ja udowodniłem, że to jest kompletna bzdura krzywa lapera. To niech Pan udowodni mnie. I laper powinien zostać po prostu już nie... To niech pan udowodni mnie w takim razie. Na tablicę niech Pan mój podręcznik przeczyta. I tam jest dowód matematyczny po prostu. Tak? Proszę to przeczytać. Jak ma pan, proszę pana, podatek, nie, bo używa pan bardzo arbitralnych określeń, tak? Napisałem książkę, więc to było do naprawienia. Chciałbym panu powiedzieć, że o krzywej Laffera te same rzeczy mówił pan profesor Balcerowicz, pan profesor Belka, pan profesor Kwiatyński, którzy do prawicy pan chyba ich nie dał się.
według własnych kryterium do prawicy pan chyba nie zaliczy. Ale pan rośnie zależy. Co oznacza, że... Ja się nie zalicza pani prawicy. Co, Krzywa Lafera powiada tak. Jeżeli stawka podatkowa wynosi zero, wpływy podatkowe wynoszą zero. Jeżeli stawka podatkowa wynosi 100, wpływy podatkowe wynoszą zero. To jest akurat nieprawda. A przepraszam, jeżeli zabierze pan 100%, to niewolnik umrze. Trzeba niewolnikowi dać michę ryżu. W związku z powyższym stawka podatkowa nie wynosi 100, wynosi 99, bo ten ryż trzeba odliczyć. W związku z powyższym teza, że 100% opodatkowania oznacza zero wpływu, bo niewolnik zdycha z głodu, jest tezą prawdziwą. Dyskusja polega na tym, że opisujemy krzywą Lafera inaczej niż ona została narysowana. Co widać w podręczniku, w książce Walińskiego, bo akurat Lafer narysował tą krzywą na serwetce, jak był z Walińskim w kawiarni, a w większości podręczników ekonomicznych ta krzywa jest inaczej opisana. I stawiana jest teza dotycząca krzywej Lafera, że niższe podatki są zawsze lepsze. A to nieprawda, że niższe są zawsze lepsze, bo istnieje break-even point. To jest ten jeden punkt, w którym wyższe starają się gorsze, a niższe wcale nie stają się lepsze. I my to wiemy z naszej historii, że jak nie było podatków, to nie było armii. W związku z powyższym mieliśmy problem. Krzywa Lafera w swoich skrajnych punktach jest prawdziwa i w swoim punkcie środkowym, który nie jest określony procentowo, tylko literowo, E, equilibrium, punkt przegięcia, że w pewnym momencie podwyższanie podatków powoduje spadek wpływów i na odwrót. Przykłady historyczne. Rewolucyjna Francja, obniżenie opłaty targowej dla targu w Paryżu, zwiększenie wpływów z opłaty targowej, dlatego że więcej rybaków przyjeżdżało do Paryża sprzedawać ryby, bo więcej chętnych było na te ryby, bo ryba mogła być tańsza, dlatego że nie musiała w cenie być wkalkulowana wysoka opłata targowa. Wielka Brytania, wiek XVIII-XIX, kolejne obniżanie taryfy celnej przez rząd Roberta Peela, przez kolejny rząd Roberta Peela. Za każdym razem obniżenie cła powodowało zwiększenie wpływów do budżetu Wielkiej Brytanii z tytułu cła na wieloryby, na ziemniaki, na parę tam jeszcze innych rzeczy. Stany Zjednoczone i podatek dochodowy trzykrotnie, 23 rok, 60 rok i 81 rok. Za każdym razem obniżenie marginalnej stawki podatkowej dla najbogatszych Amerykanów powodowało zwiększenie wpływów podatkowych od tych Amerykanów. Fakty z IRS-u. W Polsce, proszę Państwa, rok 91, wprowadzenie najwyższego w Europie podatku obrotowego i cła na samochody i wpływy z importu do Polski samochodów spadają w stosunku do roku 90, kiedy wszyscy się rzucili te samochody kupować. Rok 2003, pan Kołodko wprowadza, obniża akcyzę na alkohol o 30 punktów procentowych. Wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na alkohol rosną, a nie maleją. Ale oczywiście możemy powiedzieć, jeżeli fakty to są teorie, to dożyta faktów. Dawało 60 do 70% tą optymalną stopę podatkową. 60-70. To znaczy jedna książka mówi 60, inna w Stanach Zjednoczonych 60, bodajże w Holandii 70%. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę pana... Ja powiedziałem, że to nie ma 60%. Druga sprawa, jeśli chodzi o 100%, to niezrozumienie czy z Lafera problemu wynikało z tego, że podatku 100% nie ma i być nie może, dlatego, proszę pana, i niech się pan nie śmieje, tylko tego posłucha i zrozumie.
Dlatego, że gdyby państwo brało podatek 100%, to musiałoby to w całości oddać w postaci dotacji. Więc to jest po prostu, to jak są stany niefizyczne, rozumie pan? Tak samo jest to stan nieekonomiczny. Stan niefizyczny, wie pan co to znaczy? Znaczy stan taki, który w fizyce nie istnieje. A co pan proszę mnie napisać? Robert, pozwól do końca. No bo proszę pana, jeżeli mamy mówić o podatku, to musimy mówić netto. Podatek minus dotacja. Proszę pana, podatek 100% po prostu nie ma logicznego sensu. A skąd państwo bierze na dotację? No, z podatkiem. Pan sobie odejmie od podatku dotację, to pan będzie miał podatek netto. Rozumie pan, o co chodzi? Tak. Czyli jeżeli jedyny stan fizyczny, w cudzysłowie, stan ekonomiczny, to jest podatek netto. Tak jest. Czyli po odjęciu dotacji, wobec tego podatku netto 100% no, nie ma. Nie ma, po prostu nielogiczne, nie istnieje. I tego Laffer nie zrozumiał i to jest błąd. Podatek netto oczywiście nie istnieje, ale Laffer doskonale to rozumiał. Laffer pokazywał, że nie może być efektywnej stawki 100%. Bo albo umrze, albo trzeba dać mu mickę. Czy da mu się mickę? Jeżeli mu się coś da, to znaczy, że stawka nie będzie w 100%. Czyli panowie się nie różni. To znaczy, że gdzieś tam po środku, a może nie po środku, ale gdzieś tam, między punktem A i punktem B, jest ten punkt E. Ten punkt optimum. I teraz kwestia, czy to 60-70, czy może 30-40, to tu się ekonomicznie zależy, zależy w jakim systemie. Ale już pomijając to, pan powiedział o Chinach. Ja teraz się zajmuję kwestiami podatków. To wie pan, w Chinach skala progresji podatkowej jest bodajże od 15 do 45%. To jest druga sprawa. W Polsce podatki wcale nie są wysokie. Polska należy do krajów o niskich podatków. No, w Polsce inaczej polega. Mamy stosunkowo wysoki podatek pośredni VAT, który burzy strukturę cen. No po prostu jest zakłóceniem ceny o prawie 25% podwyższeniem ceny. A podatek CIT jest stosunkowo niewysoki. Są kraje, które mają znacznie wyższy podatek CIT i nie ma żadnego problemu. Podatek dochodowy jest, proszę pana, dolna skala tych 18 stosunkowo wysokie, proszę pana, 32, to nie są wysokie podatki. Natomiast, proszę pana, problem polega na czym? Na to, co pan mówi, że uciekają. No pewnie, bo jak pan w ogóle dochodu nie wykaże i dochód schowa w innym kraju, to pan w ogóle nie płaci. Nie. Oni nie uciekają dlatego, że tam są niższe podatki, po prostu ukrywają bezczelnie swoje dochody, proszę pana, lokując te swoje dochody w bankach szwajcarskich. Ale podatki wcale nie są niższe, proszę pana. Ale czy panowie mogą sobie nie przerywać? Czy panowie mogą sobie nie przerywać? Pan zwrócił uwagę na to, że istnieje jeszcze drugie dno. Mianowicie takie, że w podatku jest stawka, jest próg podatku. Jeżeli pan mówi o tym, że mamy w Polsce takie same podatki jak gdzie indziej, to niech pan porówna prąd. Od jakich te podatki się płaci? No właśnie, bo mamy niskie dochody, proszę pana, bo Polacy są nędzarzami, Polacy są biedni. Wobec tego tych biednych Polaków, pan państwo te progi musiało ustanowić, żeby coś tam od tych Polaków ściągnąć. A jak pan mówi, że podatek dochodowy jest zły, to jaki jest dobry? Bo ma pan dwie możliwości. Podatek pośredni narzucony na cenę, a druga możliwość, podatek majątkowy, bo trzeciej możliwości nie ma. Majątkowy, dochodowy i pośrednie od cen. Bo sobie jak pan mówi, że zlikwidować podatek dochodowy, to w takim razie pan mówi, że trzeba nałożyć na ludzi wyższy podatek pośredni, czyli VAT zwiększyć do, nie wiem, 40%, pan proponuje 25%, a może pan zostanie podatek majątkowy, proszę pana, no co pan woli? No to jakby pan... A pan państwo musimy sfinansować. Pan zadaje pytania, które mają być pytaniami retorycznymi. Skoro pan zadaje pytanie, to ja panu odpowiem. Zamiast podatku CIT proponujemy podatek przychodowy. Podatek przychodowy to przychodowy. Bez kosztów. Bez możliwości manipulowania kosztem. Jeżeli ktoś mówi, że firmy nie będą płaciły podatku przychodowego, bo padną, bo one mają niższą rentowność niż 1%, to ja mówię, niech one się dają. Bo jeżeli ktoś nie jest w stanie zapłacić podatku od przychodu w wysokości 1% za możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie,
poniekąd nie imituje tego, co on ma. Bo to jest całkowicie bez sensu. Więc zamiast CIT-u, no, CIT, ale od przychodu, a nie od dochodu. Drugi podatek w stosunku do osób fizycznych. Osoby fizyczne w ogóle nie powinny płacić podatku dochodowego, ani podatku przychodowego. Dlaczego, proszę Państwa? Jak wprowadzono podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii w roku 1798 na sfinansowanie wojny z Francją, to potem bardzo szybko go zlikwidowano. Argument był taki, że to podatek jest nieludzki. Dlatego, że on daje urzędnikowi zbyt dużą władzę nad podatnikiem. Podatnik musi być przez urzędnika inwigilowany w zasadzie, żeby sprawdzić jego zdolność do uiszczenia podatku dochodowego. W związku z powyższym, w naszej koncepcji pomysł jest taki, likwidujemy PIT w ogóle. Podatki płacą przedsiębiorcy, a nie ludzie. Nie musi być 24 miliony inwigilowanych podatników. Podatek płaci przedsiębiorca od funduszu wynagrodzeń. Taki podatek był za Gierka. Świetnie funkcjonował. Wracam pod tym względem do komunizmu. Podatek od funduszu wynagrodzeń istniejący za Gierka był znacznie lepszy od dzisiaj obowiązującego podatku dochodowego, z powodu którego Urząd Skarbowy ma prawo wiedzieć o nas wszystko. Gdzie pracujemy, ile wydajemy, u kogo pracujemy. Kiedyś ubecy to się musieli za mną nachodzić, żeby się zorientować, gdzie ja zarabiam jakieś pieniądze. Dzisiaj ubecy wciskają Enter i już wiedzą. W związku z powyższym podatek dochodowy, progresywny podatek dochodowy jest nie tylko nieefektywny, bo w tym się, proszę Państwa, zgadzają wszyscy. Wszyscy. Jest progresywny podatek dochodowy, jest nieefektywny. Progresji się nie płaci, wykorzystuje się rozwiązania optymalizacyjne. Jest nieefektywny. Ale używano argumentu, że on jest sprawiedliwy. W związku z powyższym ciąg z nieefektywnością, ważniejsza jest sprawiedliwość. No więc postawmy sobie pytanie, jaka teoria sprawiedliwości uzasadnia sprawiedliwość podatku dochodowego? Społeczna. Po pierwsze, nie jest to teoria tak zwana socjaldemokratyczna. John Rawls, autor teorii sprawiedliwości, na pytanie, jak pan napisał na tych 700 stronach swoją teorię sprawiedliwości przedstawił, stawia takie pytanie, czy do jego teorii bardziej pasuje progresywne opodatkowanie dochodów, czy proporcjonalne opodatkowanie konsumpcji, i odpowiada prosto, bardziej pasuje proporcjonalne opodatkowanie konsumpcji. No to szukamy gdzie indziej. Szukamy może, no, liberałów pomijam, tak, bo liberałowie zawsze mówili, że progresja podatkowa jest bez sensu, jest niesprawiedliwa. To zaraz powiem jeszcze dlaczego. Ale możemy poszukać u Marksa na przykład, tak? I znajdujemy. W krytyce programu Gotańskiego Marks pisze, jak demokraci są za podatkiem proporcjonalnym, to robotnicy muszą być za progresywnym. Jak demokraci akceptują progresję, to robotnicy muszą być za wyższą progresją. Dlaczego? Dlatego, że progresja szkodzi kapitalizmowi, osłabia kapitalizm. A my chcemy kapitalistów wstrętnych pogonić. Chcemy kapitalizm obalić. Więc musimy popierać rozwiązania, które osłabiają kapitalizm. No to poszukajmy w katolickiej nauce społecznej uzasadnienia dla progresji podatkowej. Ksiądz Majka, profesor Strzeszewski piszą, że ja pomijam, że wbrew tam literalnej wykładni Pisma Świętego, ale mówią, okej, progresja podatkowa jest dopuszczalna, jest zgodna z katolickim rozumieniem sprawiedliwości społecznej, ale stawiają progresji następujące warunki. Mówią tak, no ona nie może zniechęcać do oszczędzania. Ona nie może przeszkadzać w rozwoju gospodarczym. I tam jeszcze parę innych warunków. Wszystkie takie dyskusyjne, no bo można dyskutować, czy ona przeszkadza, czy ona nie przeszkadza. I na koniec i Majka i Strzeszewski piszą, nie może dotyczyć wynagrodzenia za pracę. A w dzisiejszym świecie progresją podatkową objęte jest głównie wynagrodzenie za pracę, a w Polsce tylko i wyłącznie opodatkowanie za pracę. A progresywne opodatkowanie dochodów z wynagrodzenia za pracę jest sprzeczne z katolicką nauką o godności osoby ludzkiej i o godności pracy człowieka. Jan Paweł II się kłaszczy. Liberałowie, bo jak pan państwa znudziło, to by sobie poszli. Ale o to chodzi.
A ja już przyjąłem... Jeszcze chcą trochę przyjąłem już twoje zaproszenie, to będę bronił liberalizmu do upadłości. Tak. Ale daj szansę, żeby ci zadali wszystkie pytania. Tak, już kończę na temat progresji. Przykład teoretyczny, czysto teoretyczny. Mamy trzech górników. Dwóch i pracują w akordzie. No niekoniecznie górników, kogokolwiek. Tak? Pracują w akordzie. Mają wynagrodzenie za wyfedrowany węgiel. Górnik A i górnik B wyfedrowali tonę. Górnik A i górnik B dostał wynagrodzenie 1000 zł. Zapłacili podatek w wysokości 10%, czyli po 100 każdy. Razem wyfedrowali 2 tony, zapłacili, dostali wynagrodzenie 2000, zapłacili podatek 200. Przychodzi trzeci górnik, Pstrowski przychodzi. I Pstrowski wyfedrował sam 2 tony. W związku powyższym sam dostał 2000 zł. I fiskus mówi, a to my od ciebie weźmiemy 30%. To jest sprawiedliwość społeczna? Sprawiedliwość społeczna powiada, że to jest dla dobra tych, którzy są pokrzywdzeni. Więc ja już teraz nie teoretycznie, tylko powiadam państwu praktyczny przypadek z lat 90. Wtedy, gdy stawka podatku dochodowego wynosiła 45%. Otóż przyszli do mnie znajomi, którzy powiedzieli, że to będzie problem, tak? Mają kolegę informatyka z Politechniki, miał wypadek, najechała jakaś ciężarówka, chłopak sparaliżowany, siedzi w wózku, 10 piętro na Chomiczówce, winda często się psuje, wpadł w alkoholizm. No, a jako, że był świetnym informatykiem, to oni mu tam próbują pracę zlecone przynosić, żeby on tam coś napisał, coś stworzył, bo teraz się rozwija ten rynek informatyczny, to on będzie mógł zarobić. No i zarabia. No ale płaci 45% podatku dochodowego. Sparaliżowany człowiek na wózku, tak? Choć ten system podobno ma spowodować, że ci pokrzywdzeni będą mieli lepiej. Więc trzeba było stworzyć odpowiednią konstrukcję podatkową po to, żeby on tego podatku w Polsce nie płacił. Nie tylko 45%, ale w ogóle zapiliśmy tak, żeby tego podatku nie płacił. Więc jeżeli my mówimy o sprawiedliwości społecznej, to najczęściej zapominamy o krzywdzie indywidualnej, którą tego typu rozwiązania miały zwalczać czy eliminować, a nie zwalczają, tylko wręcz same ją powodują. To tyle o podatku. A co z innymi podatkami? Przepraszam, chwileczkę. Teraz zróbmy tak, bo ja bym chciał już to skończyć. Wszyscy, którzy są chętni, proszę o zabranie głosu. Robert czeka i potem będzie to podsumowywał. Bardzo proszę. Ja przepraszam, tylko chciałem jedno zdanie powiedzieć, bo tu padło pytanie. Tam stoję trzech, którzy mam zadać jedno. Możesz Wojtek tam stanąć i jeszcze Grzegorz dostał, jeżeli jeszcze chodzi, to też coś chciał powiedzieć. Ja mam takie pytanie. Pan przytoczał pewne przykłady historyczne wskazujące na relacje między wysokością podatku a efektywnością gospodarki i w efekcie wpływami do budżetu. Nie przytoczył pan jednego przykładu historycznego, tak mi się wydaje, który jestem bardzo bliski, a który jak gdyby pokazuje, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i że czynniki, że kwestie podatku czy kosztów pracy nie są jedynymi istotnymi czynnikami rozwoju. Ten przykład historyczny ja przytoczę. Jest to przykład historyczny I Rzeczpospolitej. Właściciele folwarków w Polsce I Rzeczpospolitej mieli komfortową sytuację, jeśli chodzi o podatki. Mieli komfortową sytuację, jeśli chodzi o koszty pracy. A efektywność gospodarki I Rzeczpospolitej w połowie XVIII wieku była niższa niż w XVI wieku. Więc chyba są jeszcze jakieś daleko bardziej istotne czynniki niż same kwestie podatkowe i same koszty pracy. Ja sądzę, że jeśli chodzi przynajmniej o koszty pracy, to jednym z tych czynników, który przyczynił się do niskiej efektywności, do regresu gospodarczego I Rzeczpospolitej, było to, że właśnie koszty pracy w I Rzeczpospolitej w gospodarce polowarczo-pańszczyźnianej były tak niskie. Robert, nie odpowiadaj, daj wszystkim skoczą, zapomnę. Nie, ja wiem, ale to tym lepiej. Dzięki.
Jak kolega tu przyjdzie, to zabierze głos, ale musi tu przyjść. Kolega Grzegorz Ros. Nie, to tam niech stoi. Proszę. Przystępuje się tej dyskusji o podatkach, znaczy, czy sam jestem... Prowadzi taką akcję, że każdy, kto zabiera głos, musi się pokazać, a miejsce do pokazywania jest tu. I Grzegorzu, jak chcesz coś powiedzieć, to sobie stój tam i mów bez mikrofonu. Niedopuszczalna. Może skończmy. Otóż zawsze dopuszczalna i o to prosiła Cynthia Karasin, która stoi za drugą kamerą, że jeżeli relacje internetowe mają być poważne, to ci, którzy zabierają głos, muszą być w nich widziani. I tyle. Na relacji internetowej nie zależy. To niech tam stoi. Na gwiazdorstwo nie cierpię. To niech tam stoi. Tak, jest. Przysłuchują się w tej dyskusji o podatkach. A ludzi upaniało. Znaczy mam taką uwagę, znaczy podatki powinny być powszechne, czyli podatnicy powinni być równo traktowani, nie dlatego, żeby zachować równe reguły gry. Jesteście wolni ludzie, przychodzi kiedy chce, wychodzi kiedy chce. Nie prowadzić do nadmiernej biurokracji, czyli powinny być w miarę proste, żeby nie angażować zbyt dużo pracy na obsługę państwa, tak, systemu podatkowego. Znaczy podatek obrotowy, znaczy uważam, że nie jest dobrym pomysłem, a to zaraz wyjaśnię dlaczego. Mianowicie są biznesy, które na których się zarabia 0,5% od obrotu, jeżeli ten obrót jest duży. Poza tym jest coś takiego jak ciąg dostawców usług. I jeżeli każdy z nich zapłaci podatek obrotowy, to możemy tutaj... Pan mówił o podatku obrotowym, który miałby zastąpić VAT. No właśnie. A my mówimy o podatku przychodowym, który ma zastąpić CIT. To są dwie różne rzeczy. Tak, ale jeżeli to ma być podatek jakby od przychodu, tak, czyli on pełni rolę podatku obrotowego, prawda? Czyli jedna firma płaci podatek od przychodu. On pełni rolę podatku dochodowego, w którym nie ma kosztów uzyskania przychodu. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj są przepisy, które mówią, to nie jest kosztem, to nie jest kosztem, to nie jest kosztem. Kosztów, które nie są kosztami podatkowymi, jest 168. Może być 200, a może być 1500. Albo można uprościć. To nic nie kosztuje. Ale zamiast stawki 19, wprowadzić stawkę 1. I zaręczam pana, że to jest element całości, bo my mówimy, że osoby fizyczne w ogóle nie płacą podatku dochodowego. W związku z powyższym, jak jest biznes, w którym się nie kalkuluje to, co pan powiedział, bo marża jest 0,5%, to nie prowadzą działalność jako osoby fizyczne. Wtedy nie mogą robić jednej rzeczy. Nie mogą odliczać VAT-u od swojej własnej sprzedaży, żeby wyeliminować zjawisko słupów. Bo tak jak powiedziałem o Mernalu, nie można robić reform punktowych. Jak się coś robi w podatku dochodowym, to trzeba brać pod uwagę, jak to będzie działało w VAT-ie, w akcyzie, czy jeszcze w innych podatkach. Dlatego u nas nasz pomysł jest kompleksowy, nie można wyjąć z niego jednego elementu, bo się konstrukcja rozwala. Tak, czy to zrozumiałem, ale dalej nie jestem przekonany, czy w takim prostym obiegu gospodarczym, gdzie mamy do czynienia powiedzmy z ciągiem kilkunastu dostawców. Większość tych dostawców, bo nie kilkunastu dostawców, to przedsiębiorcy działający w oparciu o wpis do ewidencji. Bo ich jest w sumie 2 miliony. Podczas gdy spółek jest tylko 300 tysięcy. W związku z powyższym ilość tych spółek, które nie płacą CIT-u, nie płacą, bo wykazują stratę, jest zbyt duża, żeby ten system utrzymywać.
bo CIT-u nie płaci 2/3 podatników, którzy rozliczają się CIT-em. No więc jeżeli permanentnie, co roku, podatek CIT płaci 1/3 podatników, to znaczy coś jest nie tak. Bo co te 2/3 robią? No właśnie robią to, o czym panowie mówili, manipulują kosztami, wyprowadzają zyski, nie dlatego, że Niemieccy to do Niemiec, nie, na Kajmany, bo tam nie płacą podatków. Czy zgadzam się, że ordynacja podatkowa powinna być zmieniona? No, musiałbym ten pana pomysł sobie przeliczyć. Znaczy ja wolę systemy oparte na opodatkowaniu aktywów. Problem polega na tym, że te aktywa, które my mamy, są na tyle ograniczone, że ich opodatkowanie niewiele wprowadzi do budżetu. Pan mówił o podatku majątkowym, także jako alternatywa. Podatek majątkowy nie jest żadną alternatywą, bo jaka musiała być jego stawka? Tak? Jak my mówimy o podatku katastralnym od wartości nieruchomości, no to jak będziemy szacowali tę nieruchomość na przykład, tak? Kto to będzie robił? A poza tym jaka będzie stawka? Jeżeli wprowadzimy podatek od wartości nieruchomości w procentach, to już nie jest podatek, to jest wywłaszczenie. Generalnie rzecz biorąc. Dlatego ja uważam, zresztą OECD w ostatnich opracowaniach, proszę Państwa, idzie w kierunku podatków pośrednich. Niestety one rzutują na cenę, to prawda, ale weź uwagę, jak na Słowacji wprowadzono podatek 19-procentowy, liniowy w 2004 roku, nikt nie umarł w głodu na ulicy, nie było zamieszek, rozruchów. Dzisiaj rząd słowacki odchodzi od podatku liniowego dochodowego, ale nie rusza podatku liniowego VAT-u. Dlaczego? No dlatego, że to eliminuje oszustwa podatkowe. Nie ma sporów o to, czy chleb jest cukierniczym wyrobem, czy spożywczym wyrobem. Albo z waflami to samo i tak dalej i tym podobnie. Tak? Ale jesteśmy niestety w Unii Europejskiej, więc pod wieloma względami niestety jesteśmy w Unii Europejskiej, pod tym względem niestety, ale być może cała Unia Europejska zrezygnuje z tego podatku, jak się przyjrzy dokładnie, proszę Państwa, co się dzieje. Dzisiejsze szacunki dotyczące oszustw podatkowych dzięki podatkowi VAT idą w setki miliardów euro rocznie, jeśli chodzi o wyłudzenia podatku VAT, bo konstrukcja podatku VAT na to pozwala. W związku z tym organy fiskalne całej Unii Europejskiej są w coraz większym strachu, zwłaszcza że robienie na przykład karuzeli podatkowej na jakichś tam prętach, o czym ostatnio głośno jest, czy na jakimś złomie, jest w miarę utrudnione, a na przykład na usługach niematerialnych, których jest coraz więcej, jest no, terra incognita. Więc znowu, zgodnie z prawem Murphy'ego, ludzie postępują rozsądnie, dopiero wówczas wszystkie inne możliwości zawiodą. Jak się organy fiskalne Unii Europejskiej zorientują, że podatek VAT to droga donikąd, no to być może wrócimy do przyjmiemy rozwiązania amerykańskie. Wielu ekonomistów twierdzi, że różnica w rozwoju Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest spowodowana między innymi tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma VAT. Chciałbym pana na koniec zapytać, jakie są pozostałe elementy systemu podatkowego, jak w jakiej skali, które pan widzi, czy kręgi liberalne widzą w Polsce, żeby zastosować, żeby budżet państwa się dopiął przy jakimś tam zapewnieniu minimum społecznego obsługi społeczeństwa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem się odnieść do tego, co pan mówił na temat wolnego rynku. Być może ten wolny rynek by działał, gdyby to państwo nasze, polskie, działało normalnie. Moim zdaniem to państwo jest chore, więc trudno mówić o wolnym rynku. Wolny rynek może działać w państwie demokratycznym. Chociaż i tutaj mam wątpliwości, ponieważ uważam, że przy obecnej koncentracji i kapitału, mediów, PR-u i tego wszystkiego, my już żyjemy w matrycie. Nie ma rzeczywiście społeczeństwa otwartego, wolnego, z przepływem informacji. Jesteśmy zmanipulowani totalnie, więc lepiej, żeby było państwo niż wolny rynek. Nie wierzę w wolny rynek. I na koniec
Ile w końcu Szwecja masz z tej Szwecji? Sam pan sobie zaprzeczył. Powiedział pan, że chore państwo nie dopuściło do powstania wolnego rynku i w tej sytuacji woli pan to chore państwo. Nie. Zdrowe państwo, nie przeciwko matrycom. Jak chciał, było zdrowe państwo, rzeczy. To dopuściło najpierw chronologicznie chciałbym o tym feudalizmie. Otóż w czasach feudalizmu my mieliśmy jeden dosyć poważny problem. Skąd to różnica między siłą Rzeczpospolitej w wieku XVI, XVII i upadek w XVIII. Nie dlatego, że szlachta miała przywileje podatkowe, bo dzięki tym przywilejom podatkowym, to przypomnę, przywilej Koszycki to jest rok 1374 i mimo przywileju Koszyckiego, a może dzięki temu nasze państwo przez lata było bardzo silnym państwem. Kiedy zaczął się problem, to jest moja teza, bo gdzie indziej nie mieli takich sytuacji, w Polsce nie słyszałem, żeby to się jeszcze głosił. Otóż przywileje szlacheckie rozwijają się do pewnego momentu, gdy szlachta uzyskuje przywileje kosztem władzy królewskiej. Dzięki temu stajemy się najbardziej demokratycznym krajem w wczesnej Europie, bo mamy 10% szlachty, która ma wolność. Ale wolność szlachty nie oznacza wówczas niewolnictwa czy poddaństwa innych. Problem zaczął się wówczas, gdy szlachta uzyskała monopol, gdy przywileje szlacheckie przestały pochodzić od ograniczenia władzy króla, władzy państwa, a polegały na narzuceniu obowiązków oraz odebraniu praw mieszczaństwu i chłopom. W związku z tym staliśmy się państwem opartym na przywilejach, które nie były przywilejami ograniczającymi władzę monarszą jak na początku, tylko były przywilejami nakładającymi obowiązki na innych. My mamy tak dziś. Żeby jednym mogło być lepiej, musimy nałożyć obowiązki na innych. To się dzieje grupowo. Jedna grupa jest jednego dnia zadowolona, więc drugiego dnia musi być inna grupa. Żeby ta inna mogła być zadowolona, no to trzeba w jakiś sposób dowalić jakiś ciężar tej pierwszej, która była zadowolona dzień wcześniej. I ten dzisiejszy system istniejący nie tylko w Polsce, bardziej przypomina właśnie taki system przywilejów feudalnych. Przywilejów dla jakichś wybranych grup. Przywilejów, z którymi muszą się borykać pozostali. I dlatego mają niestety ciężar. Przywilej Piotrkowski 1496 rok, ale musiało upłynąć sporo czasu, żeby on dał skutki, bo to nie działa od razu. Dopóki, Jurku, były wysokie ceny na zboża, a one rosły ogromnie w związku z przemianami spowodowanymi przez wielkie odkrycia geograficzne w pierwszej połowie XVI wieku, to mieliśmy potęgą i to my okupowaliśmy Moskwę, a nie oni Warszawę. Bo pszenica robiła za ropę. Oczywiście, no to zalewaliśmy wołowiną i zbożem całą Europę. W XVII wieku zaczęły spadać ceny na żywność i w tym momencie mieliśmy potop i kolejne problemy. A XVIII, kiedy Rosja zalała swoim tanim zbożem Europę, nas wykończył w taki sposób, że państwo doskonale wiecie, co się stało. Natomiast ja przepraszam, bo to ja wszedłem tylko dlatego, że sam jestem historykiem i belfrem i to mnie wciągnęła ta uwaga, rzeczywiście bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ale ja nie mam pytania, tylko chciałem coś powiedzieć, dlatego że pani mnie zapytała, czy jestem liberałem. Jestem konserwatystą. Tu jest pewne zamieszanie pojęć, tak samo jak się mówi prawica, lewica, tak samo konserwatyzm, liberalizm. Jedni poprzez konserwatyzm rozumieją tylko ład moralny, rygoryzm moralny. Inni poprzez liberalizm rozumieją tylko laissez-faireism, wolny rynek, prawda, totalny wolny rynek zwany laissez-faireism, prawda, czyli zasada nieingerowania państwa w gospodarkę. A jeszcze inni poprzez liberalizm mylą z libertynizmem, no uważają tam te swobody seksualne dla tych odmieńców i tak dalej. No więc to jest tak, że na osi moralnej prawica
to ład moralny, a lewica to relatywizm moralny. Na osi ekonomicznej prawica to idea własności, a lewica to idea równości. Jeżeli przepniemy tę linię w ten sposób, to dopiero utrzymamy właściwą scenę polityczną. Konserwatysta to jest ktoś, kto stoi na broni ładu moralnego i prawa własności, własności prywatnej. Właśnie to się... I ten konserwatysta siedzi właśnie tutaj. Dziękujemy mu bardzo za ten wieczór i za całkiem ciętą polemikę. Jurek, jak potrafisz powiedzieć to pół minuty, to masz szansę. Jeszcze się odniosę. To wszystko, co Wojtek powiedział, to jest prawda. I tutaj to, co pan powiedział, tak samo. Tylko problem polega na tym, że szlachta polska, która w okresie koniunktury w XVI wieku na zboże, rzeczywiście wysokiej koniunktury, nie inwestowała tych środków, które wtedy uzyskiwała w rozwój produkcji, w rozwój wytwórczości, również w rozwój wytwórczości w różnych innych obszarach, nie tylko rolniczej, tylko powiedzmy sobie szczerze, konsumowała to. Teraz ta pana uwaga, zgadzam się z pana uwagą, że to co dzisiaj obserwujemy, to ja to tak trochę na roboczo określę jako taką nową refeudalizację postprzemysłową. To znaczy ta refeudalizacja polega na tym, że mamy coraz grupy społeczne, które już w dużym stopniu zmonopolizowały te sektory gospodarki, które są istotne z cywilizacyjnego, z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego, i w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie one są w sposób może nieprawnie, aczkolwiek prawnie też być może, te także być może, ale realnie uprzywilejowane, pozostawiając całą resztę w pozycji nieuprzywilejowanej. I mój pogląd jest taki, że to, co się kształtuje w tej chwili, to się kształtuje w tej chwili, już dawno nie ma kapitalizmu, to, co się kształtuje w tej chwili, to jest coś, co można by nazwać totalitaryzmem pieniądza. Co się przejawia również w czymś, co się przejawia również w języku tegoż nowego tworu, jak na przykład w języku politycznej poprawności, który jako żywo przypomina nową mowę systemu komunistycznego. Mieliśmy system komunistyczny, uproszczeniu mówiąc, totalitaryzm pałki. To, co się teraz kształtuje w świecie zachodnim, nowa forma totalitaryzmu, totalitaryzmu pieniądza. Pieniądza, którego nie ma, chciałbym państwu przypomnieć. Tak? A nowomowa, to oczywiście, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, ile mamy ostatnio określeń na prostą czynność drukowania pieniądza. Zamiast powiedzieć, wydrukujemy dolary czy euro, to mówimy poluzowanie ilościowe, taniec twista, co tam jeszcze, odważniejsza polityka EBC. Ratowanie strefy euro. No, potem, moje ulubione określenie, jak odbywał się jakiś szczyt G8 chyba, to doradcy prezydenta Obamy powiedzieli, no prezydent na pewno zwróci uwagę przywódcom europejskim, dlaczego jeszcze nie zrobili tego czy tamtego. To oznaczało drukowanie euro, tak? Więc tak, tutaj Orwell się kłania jak najbardziej. Ja nie odpowiedziałem panu na pytanie, ile tej rudy jest w szwedzkim PKB, bo nie pamiętam, tak? Więc chyba nie wiem. Nie będę strzelał, ale ostatnio Szwedzi zarabiają na podatkach. To znaczy prowadzili u siebie oazę podatkową. Ten na przykład polskie spółki, niektóre, zakładają spółki w Szwecji po to, żeby dokonać pewnych inwestycji w Polsce. Dlatego, że w takiej konstrukcji one są lepiej opodatkowane. W Szwecji, socjalistycznie, doszli do wniosku, że nie będą się kopać z koniem, znaczy z Liechtensteinem, Luksemburgiem, tylko stworzą zagranicznym przedsiębiorcom takie fajne warunki, żeby oni chcieli zakładać spółki w Szwecji, bo więcej much łapie się na miód niż na molasa, prawda? Jakie podatki w Polsce powinny być? Niech pan tak strzeli, powiedzmy. Już było. Poza CIT-em, poza likwidacji, już mówię. Ten podatek przychodowy jednoprocentowy, podatek od funduszu wynagrodzeń płacony przez ten Gierkowski, płacony i przez małe przedsiębiorstwa, i przez duże, w wysokości około 25%, dzisiaj w sumie
likwidujemy ZUS, nie ma składek na ZUS ani na NFZ, co oznacza obniżenie opodatkowania pracy z dzisiejszych 65 do 25, czyli 40 punktów procentowych. Dalej mamy VAT 21%, ale na wszystko, może 22%, ale niestety na wszystko. Akcyza na dzisiejszych zasadach, z tym, że taka sama na towary, które są substytutami. Przykład, słynny przykład działania mafii paliwowej. Mafię paliwową stworzyło państwo, tylko i wyłącznie. Różnie opodatkowując ten samolot i różnie go nazywając. A jeszcze w dodatku państwo ratowało miejsca pracy. To rafineria południowa. Żeby rafinerie południowe mogły w ogóle funkcjonować, a nie trzeba było je zamknąć, trzeba było stworzyć popyt na wyroby rafinerii południowej. Stworzono popyt. Popyt wygenerowała mafia paliwowa. Kupowała w rafineriach południowych, które pracowały całą parą różnego rodzaju wynalazki, po czym je mieszała, blendowała i na stacjach benzynowych sprzedawała już jako olej napędowy. Stało się to, proszę państwa, za sprawą działań państwa podjętych w imię sprawiedliwości społecznej i ochrony. Oczywiście. Za sprawą ochrony miejsc pracy. Bo przecież nie można było zwolnić ludzi z roboty. PR tylko, panie profesorze. Ja bym w tym miejscu już zakończył. Robert, pobiłeś tak i tak rekord rolnowy, jest 22:44 i nie wygląda na to, żebyś nie mógł jeszcze pół godziny. Na zakończenie jedno jeszcze zdanie. Wiedziałem, czego się podejmuję. Szedłem z otwartą przy ulicą. Jeszcze jedno zdanie na zakończenie, proszę państwa. Szwedzi, Amerykanie, Włosi, Anglicy, oni mają o swoim państwie, swoich państwach i o swoich urzędnikach bardzo często takie same przeświadczenie, jak my mamy. W Stanach Zjednoczonych badania pokazały, że one były robione co prawda wiele temu, jak jeszcze nie było telefonu komórkowego, bo dzisiaj wiemy, kto dzwoni, ale robione w czasie, gdy dominowały telefony stacjonarne, na pytanie, czego byś najbardziej nie chciał usłyszeć w słuchawce telefonu, jak go odbierasz? Nie było tam, że tam zmarła mama, babcia. Nie, nie. Ludzie najbardziej się bali sformułowania hello, IRS calling. Znaczy urząd skarbowy dzwoni do pana. To nie jest tylko i wyłącznie domena polskich urzędników, że są źli. Owszem, w małych państwach, zwłaszcza skandynawskich, które mają wysokie zasoby, dawno wojen tam nie mieli. Wiele lat wykształciło pewną grupę urzędników publicznych, którzy w trakcie selekcji pewnego rodzaju świadczą pewnego rodzaju serwis. To się może udać, ale to się bardzo rzadko udaje. Dlatego co do zasady, nie twórzmy pokus dla urzędników, wyposażając ich w zbyt duży zakres kompetencji i oddając siebie samych w ich ręce, do tego, co oni zdecydują o nas i o naszym losie. Zbyt często uważamy, wrócę do tego, od czego zacząłem, że kowalski przedsiębiorca to genetyczny bandyta, kowalski urzędnik to nasz dobrodziej. Tylko i wyłącznie dlatego, że został urzędnikiem. Raczej jest na to. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.